Moje serduszka, pozdrawiam wasze serduszka i witam na tej transmisji na żywo. Serduszek jest wiele, więc staram się, aby ten kanał się rozwijał adekwatnie do was. Czat jest otwarty, natomiast mam nadzieję, że to wszystko zadziała, ponieważ okazało się, że muszę nagrywać bezpośrednio na nowej transmisji, ponieważ tam brakuje jakiegoś kodeka, więc wszystko staram się to spokojnie ogarnąć. Jest to mój debiut, więc wszystkich zapraszam. Kochani, na razie nie widzę jakichś wpisów. Jeżeli są, to znaczy, że gdzieś tutaj to nie wszystko tak działa, jak byśmy chcieli. Widzę, że tutaj idą pytania, więc postaram się odpowiedzieć od początku. Kto chce nas Słowian zniszczyć? Nikt. Nie chcą nas zniszczyć, boją się tego, co mamy do przerobienia, czyli boją się tego, że wasza energia, którą macie w sercach i która została tutaj podarowana, rozświetli bardzo szybko tą planetę tak, że będą musieli ją opuścić. O to w tym wszystkim chodzi i dlatego tak mocno układają tą Polskę w taki chaos, powiedzmy informatyczny, ale patrząc na całokształt tego, co się dzieje w kraju, widać ewidentnie, że to zmierza do rozświetlenia tej przestrzeni i do tego, żeby cała energia Słowian wspólnie działała. Dlaczego? Energia Słowian została podzielona na tak zwane kraje. My jesteśmy jednym z nich. W tym momencie każdy z nas już inaczej mówi, inaczej jakby się zachowuje, ma inną mentalność. W momencie, kiedy powstanie Międzymorze, połączymy się też z Rosją, tam też część Słowian to bardzo duża. W tym momencie ta jedność powoduje jeszcze większe możliwości. Przyspieszenie ery Złotego Wieku, tak mogę tylko powiedzieć. Tak więc w ten sposób to widzę. Kolejne pytanie. Czy sztuczna inteligencja nie jest przypadkiem antychrystem? Nie, kochani, to nie jest antychryst, to jest możliwość po prostu rozszerzenia naszej technologii. Będzie nam pomagała, aby łatwiej nam się żyło. Natomiast przy sztucznej inteligencji jest forma pomagania ludziom. I teraz wytłumaczcie robotowi, że jeżeli nakrzyczycie na swoje dziecko, to mu pomagacie. Skoro on krzyk, ma zanotowaną jaką agresję. Dlatego sztuczna inteligencja bardzo często, co widzicie w filmach, uważa, że my jesteśmy tym, którzy siebie niszczą, którzy niszczą planetę. Więc to my jesteśmy przyczyną tych wszystkich niesympatyczności, więc obawiają się, że zacznie z nami walczyć, dlatego że uzna nas za główną przyczynę niesympatyczności w waszym życiu. Więc pracują nad tym, aby najpierw zmienić naszą świadomość, aby najpierw ludzie docenili szczęście, radość, szacunek, szanuj bliźniego swego, a później ta sztuczna inteligencja będzie widziała, że my nie dążymy do zniszczenia samozagłady, tylko do rozwoju. Stąd taka praca nad sztuczną inteligencją i z perspektywy tego, co teraz jest na Ziemi, nie da się jej ułożyć w taką logikę, żeby nam pomagała, ale z perspektywy nowej świadomości tak. Będzie nam pomagać i będzie szanować to, że sami się szanujemy. Dlaczego podczas związku z bratnią duszą myślę o tym, żeby zostać sama? Jeżeli jest bratnia dusza, to bardzo często tutaj pojawiają się też zadania tej bratniej duszy. Jeżeli oboje spotkaliście się na chwilę i każdy idzie w swoją stronę, aby rozdawać miłość innym ludziom, słowo kocham innym ludziom, to w tym momencie będziecie się rozchodzić. Bratnie dusze mają również zadania do wykonania. Jeżeli nie ubrały się w proces odpoczynku, że wasz związek będzie takim związkiem, gdzie, jak powiedziałem, ludzie będą się odwracali za wami na ulicy, a wybraliście sobie wartości do przerobienia, zrozumienie, akceptację, to w tym momencie ten związek będzie w ten sposób szedł. I macie drogę otwartą, czy być razem, czy nie. Aronie, nie mogę odnaleźć swego celu w życiu, ciągle mam wrażenie, że do niczego się nie nadaje i mam krótką pamięć, potrzebuję pomocy. Każdy z was może do mnie napisać, dlatego że każdy z was ma inną drogę, inne życie. Cel w życiu to zrozumienie też poprzednich wcieleń. Dlatego właśnie w diagnozach wysyłam wam poprzednie wcielenia. Bardzo często i najczęstszym słowem, jakie słyszę, to w moim życiu jest tak samo jak w poprzednim, albo dokładnie było
w połowie tak samo, czyli że wszystko się sprawdziło, teraz uciekłam od tego strachu, lęku, czy przepracowałem strach, lęk. Więc widać, że odrabiacie pewne wartości. Natomiast tutaj potrzeba zdjęcia, diagnozy. Jeżeli chodzi o diagnozy, czas oczekiwania jest długi, natomiast w grudniu postaram się to skrócić, odpowiedzieć na wszystkie zapytania, dlatego nie będę rozmawiał z osobami na Skype'ie, ale będę pisał diagnozy i odpowiadał na mail. Czy możesz coś więcej powiedzieć o naszych opiekunach duchowych, czy to to samo co Anioł Stróż? Anioł Stróż to istota duchowa, która opiekuje się wami, tworzy wydarzenia. Natomiast opiekunowie duchowi to istoty pozaziemskie, które się rozwijają podobnie do nas, ale też istoty energetyczne, które są bez materii. I one, patrząc na to, co robimy, zmieniają się adekwatnie do wartości, jaką przerobiamy. Czyli jeżeli opiekun ma do odrobienia wybaczenie, no i wy odrabiacie wybaczenie, to nastąpi zmiana i on będzie patrzył, jak się rozwijacie, jaką macie siłę ducha, co żeście zrobili podczas tego wydarzenia. Obserwował to i jakby się uczył tego, tej wartości, tej drogi. Natomiast Anioł Stróż to jest ta duchowa, która pielęgnuje wybór między złem a dobrem, czyli między tym, żeby wasz, powiedzmy, mrok nie przejął, żeby ta ciemna strona was nie przejęła, bo wiadomo, że w mroku nie ma słowa szacunek, nie ma słowa jakby miłość, tylko jest nienawiść, złość, agresja, zawiść, zazdrość. Więc ktoś musi pilnować tego, aby ta agresja, złość, nienawiść, złość nie przejęła was, ani też nie wpływała na wasze wybory, bo słowo brak szacunku powoduje, że zło nie szanuje waszych wyborów ani was, więc wpływają na wasze myśli. Stąd te głosy, stąd choroby, które mówią o tym, że słyszałam głos i tak dalej, i tak dalej. Czy poprzez modlitwę, mantrę, że jest się zdrowym, można pokonać wirusy bez konieczności środków w postaci materialnej, jak tabletki, syropy, napary? Kochani, wirusy i pasożyty biorą się z czegoś. Bardzo często obserwuję to, że człowiek ma wirusa, bo odrzuca sam siebie, pasożyta, bo nie kocha swoje ciało, albo doprowadził swoje ciało poprzez pracoholizm, poprzez jakiś trening do tego, że ono po prostu nie ma energii, żeby z tym walczyć. Czyli cała energia poszła na jakieś wydarzenie, czy na pracę, czy na trening i organizm nie nadąża się regenerować. Więc w tym momencie sam sen nie wystarcza, nie ma pola odpoczynku w harmonii z polem pracy, no i wtedy wszystko nas atakuje i ciało chce nam pokazać, że kochany, zwolnij, nie w ten sposób masz o mnie dbać. No i pozwala, otwiera drogę do siebie, tak to mogę nazwać. Czyli pozwala pasożytom wejść do nas i pewnym wirusom. Osłabienie organizmu, o czym mówią lekarze, to osłabienie w ten sposób, że bardzo mocno musimy popracować nad odpoczynkiem i nad myślami, bo myśli mają olbrzymią moc i jeżeli myślicie o tym, żeby nie kochać siebie, o tym, żeby odrzucić swoje ciało, które wybraliście, o tym, że ciągle ktoś wam przeszkadza w życiu, że macie wrogów, że jesteś niesympatyczny, że nic wam się w życiu nie należy, czyli to ciągle pesymistyczne myślenie, to nic dziwnego, że energia życia no po prostu przechodzi przez palce, a w tym momencie wszystko, co chce ją mieć, przychodzi. Kiedy myślisz, że nie kochasz siebie i odrzucasz swoje ciało, to dajesz sygnał pasożytom i wirusom do tego, żeby je zjadły. Po prostu tak to działa. Co sądzisz o aktualnej sytuacji psów w Chinach? Kochani, zostało im podarowane zrozumienie i świadomość, już się zmieniają przepisy, więc pozwólmy działać świadomości w Chinach. Czy planujesz kolejne warsztaty w Krakowie? Tak, będą cykliczne warsztaty Warszawa, Kraków, Poznań oraz staramy się jakby o salę w Gdańsku, więc tam trwają rozmowy, negocjacje, no i będę prosił kogoś, aby ktoś oglądał tą salę. Więc będziemy cyklicznie powtarzać Warszawę, Kraków, Poznań, Wrocław. Kiedy wszyscy poznamy prawdę o kosmitach? Prawda o kosmitach jest nam podarowana, ale nie jest włączona oficjalnie w mediach i w nurt religii. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo osób zgubiłoby swój fundament. Widzicie, jak zmiana świadomości, zmiana klimatu powoduje pobudkę u ludzi, ale też i olbrzymi strach i lęk. Więc nie na strachu i lęku będziemy budować nowy
wiek na ziemi i erę serca, ale naprawdę, ale ta prawda ma swój czas i miejsce. I tutaj NASA wykonuje teraz, nie tylko NASA, bo wiele informacji, wiele waszych filmów, wykonuje świetną pracę nad tym, że nie jesteśmy już sami w kosmosie, że są planety, gdzie istnieje życie, więc automatycznie wprowadzają nas w ten stan prawdy, eliminując kłamstwo kościoła, religii i tak dalej. W kontekście twojej wizji i wiedzy, jak rozumiesz opętania, kochanie, są podczepienia i opętania. Ja to rozróżniam. Podczepienia to istoty pozaziemskie, które podczepiają się pod naszą energetykę, czerpią energię z nas samych. Można je zobaczyć, ktoś to ma widzenie otwarte, widzi, kto z kim przebywa. Opętania to wejście energii demonicznej, czyli wejście energii mroku w nas samych i tutaj następuje walka demoniczna. Jest różnica między energią istot pozaziemskich, dlatego nazywam to podczepieniem, a opętaniem, czyli energią istot demonicznych. Jaka? To bardzo proste. Istota pozaziemska może być też opętana, czyli też ma w sobie zło i dobro, też wybór i też może wybrać mrok, co spowoduje, że tak zwane energie ciemne, nazwane demony, mogą wejść i przejąć ją. Tak to widzę i w tym momencie, kiedy jest odczepienie podczepienia, tak to nazwę, czyli istoty pozaziemskiej, proszę adekwatnie do tej istoty o wydarzenie. Czyli pojawia się istota, która po prostu odprowadzi swego brata. Natomiast jeżeli jest opętanie, czyli atak istoty demonicznej, wtedy proszę o pomoc Boga, Jezusa i wtedy też istotę adekwatną, ale przeważnie są to istoty anielskie, które uczestniczą w tym odłączaniu tej istoty i uwalnianiu. Dochodzi teraz do bardzo fajnych sytuacji, dlatego że no, wiele osób otworzyło swoją drogę do mroku poprzez karierę, pieniądze, poprzez powiedzmy niezrozumienie istoty życia i śmierci i tam dochodzi do tak zwanego przejęcia zła. Tak? No i w momencie, kiedy jest uwalniana ta osoba, bardzo często te istoty, które się karmiły tym wszystkim, widząc, że dobro istnieje, przechodzą do światła. Czyli jakby są odprowadzane i ja im zawsze daję wybór. Czy chcesz wrócić tam, skąd przyszedłeś, czy chcesz iść do światła? I w tym momencie, kiedy to mówię, pojawia się istota unazwana aniołem, która jakby tutaj podaje mu rękę. Mówiłem o tym, że przepiękny widok, kiedy on jakby dotyka, raczej szarpie, bo nie ma delikatności w nim, więc szarpie tą rękę i wtedy, kiedy ją dotyka, natychmiast cała ta ciemność, to, z czego się zbudował, rozsypuje się, zostaje ten gram światła, jak ja to mówię, każdy z nas ma od źródełka i to wchodzi do świata po prostu istot duchowych ubranych w doskonałość, w światło, w piękno. Kochani, ja nie wróżę, ja dzielę się swoją wiedzą. Pierwsze pytanie, czy obecny czas i czas transformacji Ziemi jest sprzyjający na powiększenie rodziny? Kochani, jak widzicie, czasami nie wy decydujecie o tym, czy będzie dziecko, czy nie. Dla jednych tak, dla drugich nie. Nie ma tutaj jednolitej odpowiedzi, dlatego że to te cudowne istoty, które nas obserwują, które też was wybrały, one układają sobie czas adekwatnie do zejścia. I dlatego jest tak wiele niespodzianek, ale też tak wiele cudów, z czego się bardzo, bardzo cieszę, że rodziny, które się starają tak długo o dziecko, nagle kiedy odchodzi z nich to, że muszą mieć dziecko, bo to tradycja, bo mama, tato każą i tak dalej, bo teściu czeka na wnuka, więc w tym momencie te istotki są razem z wami, pomagają wam, tak mogę powiedzieć. Aronie, nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Według najnowszych badań nikt nie zna daty narodzin Jezusa. To wielki kit, czy ty wiesz, kiedy się urodził? Nie, data Jezusa została ustalona, data, te święta wielkanocne Boże Narodzenie zostały ustalone. Dlaczego? Dlatego, że po prostu zmieniono czas. W momencie, kiedy była ta walka w średniowieczu i po narodzinach Jezusa, kalendarz został zmieniony. Był wtedy inny, teraz jest inny. Trzeba było dostosować wszystko do tego kalendarza, no i umieścić te daty. Natomiast jest to przyjęta forma dla wielu z nas jako, jak to mówię, urodziny przyjaciela, braciszka, więc bardzo się cieszę, że wielu z was to obchodzi, ale nie traktuję to jako po prostu jakieś tam święta typu zabić karpia 12 potraw, tylko jako taki szacunek dla tej istoty, która nam podarowała tyle prawdy, tyle miłości i która ciągle z nami jest, w cudzysłowie ciągle oczywiście, która zawsze z nami jest i jeżeli macie ochotę się z nią spotkać, bardzo łatwo jest to zrobić i to robię na swoich warsztatach, aby ludzie zobaczyli, ile jest światła prawdy w tej istocie i jak pomaga nam wszystkim. Więc
co do tej daty, jest to ustawione sztucznie na soborach. Czy dojdzie do tego, że będziemy chipowani i czy to jest dobre? To już się dzieje, dlatego że są ludzie, którzy wybrali drogę kariery korporacji i oni podarowują swoje ciało pod ten eksperyment. Natomiast wielu z was nie zrobi tego tak w ten sposób, że wszczepi sobie chip do ciała, ale technologia, którą macie w komórkach, która będzie się rozwijała, spowoduje, że oni będą mieli, powiedzmy, pewne informacje o was, tylko co im z informacji o waszej świadomości, że jesteście dobrym człowiekiem, skoro nie nakarmią się tą energią. Jeżeli podniesiecie wibracje, to chipy, które są zbudowane z ich wibracji i z ich intencji, nie działają w waszym ciele. I to jest to, nad czym oni spróbują pracować i nad czym nie panują. Czy zrobię filmik o istotach pozaziemskich w naszym Układzie Słonecznym? Powiem tak, jest ich tak dużo, że no nie mam dostępu do wszystkich istot, bo jest wielowymiarowość. Więc wielowymiarowość powoduje, że te, które się z nami kontaktują, z tymi staram się nawiązać rozmowę i w momencie, kiedy mogę przekazać te informacje od nich, przekazuję. Natomiast naprawdę jest ich dużo. Nie ma planety niezamieszkanej u nas. To jest kwestia wymiaru i kwestia spojrzenia na to inaczej, włącznie ze Słońcem. To jest też piękne. Do Słońca lataliśmy na warsztatach, do Księżyca również. Natomiast na Marsie też byliśmy bardzo często. Ludzie jadą na Marsa, na Saturnie również. Widzieli, że nawet w tych pierścieniach jest bardzo dużo jakby takich miejsc zamieszkania dla wielu, wielu istot. Ja to nazywam taką oazą, gdzie mogą po prostu być. Co myślisz o obecności Boga w nas za pomocą słów Jam Jest, o których pisał Saint-Germain? Powiem tak, to jest norma, ponieważ używam Jam Jest miłością, Jam Jest dobrocią, Jam Jest szlachetnością. Jam Jest oznacza, że jest w tobie energia boska, światło, które jest przepiękne. To ty decydujesz, co z nim zrobisz. Czy odetniesz je rozumem, czy odetniesz je poprzez niezrozumienie swojego życia, wydarzenia. Tak więc jeżeli użyjecie słowa Jam Jest, no będzie to piękne i będzie to prawdziwe. Jak widzisz przyszłość Włoch, czy odbieram lekcje? Smutne pytanie i smutna przyszłość. Czy odbieram lekcje? Wystarczy spojrzeć na kolejne rzeczy, które się tam dzieją. Nie widzę, żeby świadomość ludzi się tak szybko zmieniała, aby swoje przepowiednie po prostu gdzieś zmieniali, tak to mogę powiedzieć. Więc kolejne wydarzenia pogodowe będą mocno dotykać Włoch. Dlaczego? Znajdują się tam olbrzymie, skrajne energie. Energia ludzi, która po prostu jest przy energii Słońca i energia istot mroku, które wybrały sobie to miejsce na pewną siedzibę religii, na siedzibę grupy przestępczej. Więc te energie się tam bardzo mocno mieszają. Stąd, kiedy jest miejsce, które wpływa na całą Ziemię, to miejsce musi przejść przez oczyszczenie. I to czeka Włochy. Natomiast ludność włoska będzie ostrzegana i jest ostrzeżona o trzęsieniu ziemi w maju, o zalaniu, więc to od nich zależy, czy będą umieli z tego skorzystać. O Anastazji. Pytanie o Anastazję. Kochani, przepiękna, cudowna istota, awatar na Ziemi, który ma duży wpływ na to, co robi Władimir i na to, co robią ludzie w Rosji. Jak powiedziałem, w każdej przestrzeni jest istota dana, która będzie prowadzić naród przez Złoty Wiek. Anastazja jest taką istotą, ale jak powiedziałem, ona też się rozwija i jej wiedza jako awatara jest adekwatna do jej rozwoju. Dlatego czasami jest tak, że ona mówi pewne rzeczy i te rzeczy jakby wyprzedzają świadomość i czas na Ziemi. Ale łącząc jej wiedzę dotyczącą roślin, dotyczącą dbania o życie, o zdrowie, no można cudownie się rozwinąć. Aronie, jak to jest z mszami za zmarłych, przyjmowanie komunii, po co to wszystko? Kochani, dlatego że kiedy wasz zmarły chodził do kościoła i umiera w przeświadczeniu czy w kłamstwie, że żył tylko raz i że po śmierci będzie czekał na sąd ostateczny, a okazuje się, że nic się nie kończy po drugiej stronie, że swoją świadomością wyznacza też drogę po drugiej stronie, to bardzo często, jak powiedziałem, katolicy są pogubieni, ale nie tylko oni, bo Świadkowie Jehowi tak samo. I msza ma mu pokazać, że wam zależy na tym, żeby on poszedł do światła. Często też otwiera drogę do światła. Dlaczego? Dlatego, że
W świecie energii intencja tworzy wydarzenia. A jeżeli się modlicie za zmarłego, to modlicie się po to, żeby jemu było dobrze, a nie po to, żeby było mu źle. Więc ta intencja otwiera drogę do tego, żeby było mu dobrze. Przyjmowanie komunii to też wymysł Kościoła. Mówiłem o tym, czym był Święty Graal i ułożone, tak jak słowa modlitw. Co z Bitcoinem i kryptowalutami? To był test dla was, taki eksperyment, który miał pokazać, co ludzie zrobią, kiedy otrzymają możliwość bycia bogatym człowiekiem, kto może się wzbogacić w sekundę, czy zgubią po prostu swoje człowieczeństwo, czy nie, czy będą w ogóle w stanie dużą obfitość boską, bo zasiłki, które chcą wprowadzić i właśnie obfitość i odciążenie od kredytów i od tego systemu pieniężnego, który znamy, przejdzie przez takie waluty. No i automatycznie sprawdzili, jak ludzie zareagują na coś, co jest tylko w komputerze, w telefonie, a co po prostu teraz daje wymierne, powiedzmy, jakieś korzyści w papierkach, że można to wypłacić, coś za to kupić, więc oni przygotowują, co będzie w przyszłości. Natomiast będą wycofywane, aby wprowadzić tą jedną główną. Czy zostanie odkłamana nauka i edukacja w kwestii w dziejach ludzkości, historii Słowian? Powiem tak, że bardzo dużo powstanie filmów, a wręcz dusze, które teraz są, bardzo dużo z nich było w czasach Słowian. I to, jak powiedziałem, w tych czasach, kiedy oni tworzyli tutaj na ziemi historię z istotami pozaziemskimi, byli połączeni ze światami wewnętrznymi, zewnętrznymi, czyli te, co są nad nami. I dlatego będziecie domagać się wręcz odtajnienia tej historii, natomiast nie z poziomu tej ostatniej, gdzie byli królowie, władcy i tak dalej, czyli już dostosowywali się do planu pokój, ale tej wcześniejszej. Tam, gdzie byli połączeni z elfami, w cudzysłowie oczywiście, bo te istotki mają inne nazwy, różne, ale właśnie to jest ten świat przepiękny. Myślę, że jeżeli oglądacie filmy typu tutaj Władca Pierścienia, tak? W tym momencie wielu z was odczuwa taki spokój, jakbyście tam byli. To właśnie świat, który tam jest pokazany w niewielkim stopniu, był światem Słowian przed potopem i później zaraz po potopie, czyli połączenia się z tymi wszystkimi istotami, które później ulokowały się w pewnych wymiarach, aby ten projekt pokój istniał. Dlatego rząd ugiął się w sprawie reformy sądownictwa. Bo Unia ugięła się w sprawie Międzymorza. I to, co się stało, jeżeli chodzi o Międzymorze, że pani Merkel zapytała, czy może dołączyć, oczywiście zostało to natychmiast przechwycone, czyli nasz tutaj rząd wie, że Niemcy chcą tylko i wyłącznie pilnowania swoich interesów w Polsce, czyli mają, wiadomo, tyle interesów, czerpią z tego korzyści. W momencie, kiedy jest Międzymorze, wszystko to przechodzi w ręce Polaków. Więc automatycznie, no, wiedzą, że to trzeba coś z tym zrobić, że to im nie służy. Więc w ten sposób przychodzi to połączenie. Oni sobie, mówiłem, my sobie, ale tak naprawdę pod stołem chodzi o coś zupełnie, zupełnie innego. Jak rozprogramować to, co jest w Unii, a jak stworzyć to, do czego wszyscy dążymy, czyli to Międzymorze i ten złoty wiek na Ziemi. Objawem czegoś jest wypadanie włosów. Kochani, ja niedbaniem o siebie, za mało cynku, tutaj tak zwany stres, również wpisane to jest w DNA, więc tych objawów jest bardzo, bardzo dużo. U mnie poprzez ćwiczenia, poprzez sztuki walki i niezachowanie tak naprawdę higieny, bo spoceni, młodzi, biegliśmy dalej, bawić się tym, czym żeśmy się nauczyli, trenowaliśmy też bardzo mocno, więc w tym momencie ten pot spowodował zapalenie łykotowe skóry. Wtedy powiedziano mi, że się nie da wyleczyć, to się cieszę, że włoski mi odrastają. No i w tym momencie, kiedy jest harmonia w nas samych, kiedy odrzucamy też mięso, trucizny, organizm zaczyna się regenerować. Dlaczego? Dlatego, że ma więcej energii do tego, żeby zregenerować wasze narządy, które do tej pory chorowały. Czy ludzie są już gotowi naprawdę o II wojnie światowej? Czy robisz ten film na ten temat? Powiem tak, kochani, ja to dostaję na bieżąco, czyli kiedy rozmawiam na ten temat z innymi ludźmi, to oni, patrząc na ich reakcję, i to oni mi pokazują, czy są gotowi, czy nie. I kiedy kiwałem głową, oj, to za trudne będzie dla wielu Polaków. Film o II wojnie światowej jest podobny do filmu Claire, czyli wszyscy niby wiedzą mniej więcej, o co chodziło, wydają osąd,
Ale kiedy się z tym zderzają, z tą rzeczywistością, bardzo trudno jest im to zaakceptować. Dlatego, kiedy przyjdzie ten moment na ten film, on powstanie. Czy będą spotkania duszy w Lublinie? Kochani, jeżeli mają powstać, powstaną. Tylko, że brakuje mi weekendów, po prostu zwyczajnie. Cieszę się, że jest was tak dużo. Czy są jeszcze miejsca na warsztaty? Tak, we Wrocławiu. W niedzielę są jeszcze ostatnie miejsca. Obrzędy Kościoła Katolickiego. Dla mnie chrzest, jak powiedziałem, ma olbrzymi sens, dlatego że dziecko jakby w ciele nie jest tak odporne na taki zła, więc ten znak, który dostaje, na który są odporne pewne demony, który się świeci po drugiej stronie, no, powoduje taką ochronę. Reszta to już jest czysta komercja, czyli komunie i bierzmowanie. Dzieci nawet nie wiedzą, o co chodzi, ale cieszą się z prezentami. To są to numerologii. Kochani, powiedziałem, że w świecie duchowym jest liczba 1, czyli tak jakby w liczbie 1 jam jest wszystko powiedziane. Ale wiele naszych umysłów chce znać poziom rozwoju, mamy taki świat materii, więc stworzono tą numerologię do tego, abyśmy umieli się poruszać, umieli się podróżować, umieli liczyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja z tego kompletnie nie korzystam. Korzystam z tej jedynki, czyli z własnego serca i to, co do mnie przypłynie. Co możesz powiedzieć na temat aborcji i jej konsekwencji dla mamy, która podjęła taką decyzję? Kochani, wolna wola i wybór. Popatrzcie, jak to jest genialnie zrobione. Do 3 miesięcy dziecko nie ma receptorów czucia, czyli nie czuje bólu. Więc jeżeli podejmiecie decyzję, że chcecie, aby ta dusza nie miała zejścia, to w tym momencie to robicie. I po to ustalono ten termin 3 miesięcy, aby móc dokonać wyboru. Więc tutaj te straszenie kościoła i tak dalej ma się nijak do rzeczywistości. Różnorodność świata pokazuje nam wszystko. Ale żeby zobaczyć różnorodność świata, trzeba spojrzeć dalej niż co tak zwana norma społeczna, strachy społeczne. Czyli jeżeli patrzycie na świat przez pryzmat przestrzeni zwanej Polską, to trudno będzie wam zrozumieć przestrzeń zwaną Indie, Azja, Afryka. Dlatego, że macie jakiś wzorzec. No i jeszcze powiedział siebie. No, mając jakieś tam osądy, zrozumiesz różnorodność świata, kiedy nie będziesz chciał wyjść za osądy? No nie. Dlatego, żeby otworzyć się na różnorodność świata, trzeba zresetować pewne rzeczy, które są w głowie. I zrozumieć, czym jest wolna wola. I że dana nam była we wszystkim. W jakim czasie Polska wyjdzie z Unii Europejskiej? Będą chcieli to zrobić, oni już to chcą zrobić jak najszybciej, ale sondują społeczeństwo. Na dzień dzisiejszy społeczeństwo nie jest gotowe, ale w 19 będziecie widzieli oprócz olbrzymich anomalii pogodowych właśnie taką typową budowę już Międzymorza, czyli takie powiedzenie, że tam się rozsypuje, my tworzymy coś nowego. Mam coś powiedzieć o Ukrainie. Powiem tak. Ukraina ma to do siebie, że będzie się chciała z nami połączyć, bo mamy do zamknięcia wspólną przeszłość, która nas dzieli. Dlatego korporacje, kiedy zabrakło Polaków do pracy, ściągnęły sobie ludzi z Ukrainy. Więc w tym momencie, kiedy Polacy jakby zaczęli walczyć o swoje, o zarobki, o godne zarobki, i to widać, że to działa, no to korporacje chciały mieć statystyki i słupki na starych zasadach. Stąd ściągnęli ludzi. Wcześniej rozsypali im tą Ukrainę, więc teraz mamy koło siebie braci z Ukrainy. Natomiast nie zmienia to faktu, że mamy dać przykład całemu światu i mamy się połączyć z całym światem i nie dzielić się przeszłością, bo żyjemy w teraźniejszości, tylko w teraźniejszości pokazać serce, światło, miłość. Czy żyjemy w iluzji? Każdy ma swoją. Natomiast ta iluzja przeradza się potem w rzeczywistość, no i ta rzeczywistość tworzy wydarzenia w waszym życiu. Jak poznać, że czas zmienić pracę i jak wybrać lepszą? Kochany, wystarczy spojrzeć na siebie i to, czy to daje ci uśmiech, czy smutek. Jeżeli daje ci uśmiech i się rozwijasz, no to tworzysz coś dobrego. Jeżeli daje ci smutek, żal, gorycz, no to dziękujesz za to doświadczenie i wybierasz inną. Powiem tak, nie będę tutaj mówił o osobach, o które mnie pytacie. Jak powiedziałem, ten kanał nie jest od osądzania. Ja powiem, zawsze powtarzam, każdy z nich ma swoją drogę i każdy podąża swoją drogą. Natomiast ta różnorodność świata pokazuje, co wybieracie z każdej tej drogi. Co z 5G, dlaczego umierają ptaki? Jest już film na mojej stronie o 5G, mówiłem o tym.
Jak widzisz przyszłość Islandii? Powiem tak, jest to wyspa, która jakby najszybciej zmieni wymiar, ale po pewnych anomaliach pogodowych. Czyli to, że oni wierzą, w cudzysłowie wierzą, oni mają pewność, że istnieją istoty baśniowe, o których ja mówię, macie tam znaki, opowieści, to będzie to wyspa. Obok niej jest kolejna wyspa, tylko my jej nie widzimy w wymiarach. W ogóle jest tam dużo wysp, których my nie widzimy w tym wymiarze, które właśnie powodują, że tam mieszkają istoty tak zwane baśniowe, czyli elfy, gnomy, krasnale i tak dalej, i tak dalej. Tak zostały nam przedstawione. I Islandia, tak samo jak Norwegia, jest jedną z części świata, gdzie będzie to dość szybko połączone, tak to nazwę, ale nie wszyscy będą mogli wjechać na tę wyspę. Czyli tak jakby przy okresie transformacji zostanie na chwilę odłączona, potem będą budowali swoje połączenie i dopiero kiedy świadomość ludzi będzie taka, że zrozumieją, co tam się dzieje, dopiero będzie to podłączone. Pojawią się też nowe wyspy, tam koło Islandii. Będą one wychodzić adekwatnie do zmian klimatu, do trzęsień ziemi. Natomiast te wyspy na razie będą pokazane nam w formie skał, natomiast później jakby błyskawicznie będą zwalniały wymiar, tak to nazwę. Więc będą pełne roślin i pełne nowych, tak zwanych istotek, zwanych u nas zwierzętami, ale potem się okaże, że to nie są zwierzęta, tak jak delfiny, tylko istoty, które przybrały taką formę. Ile kosztuje diagnoza? Kochani, 20 zł od osoby. Jest to taka kwota, ale na diagnozę czeka się kilkanaście tygodni. Czy zwierzęta widzą naszą aurę? Tak samo jak dzieci, dlatego się wpatrują czasami jakby dookoła was, czyli patrzą taką głową, no i później wasze oczy, bo tam mają odpowiedź, co w was siedzi. Anioł też coś odrabia? Tak, rozwój to rozwój, czyli czy potrafi nie zarazić się mrokiem? Jeżeli tak blisko przebywasz wśród istot, które nie szanują, to możesz też stracić pewną drogę. Też wszyscy się rozwijamy, anioły też są to istoty duchowe, pielęgnujące wybór. Ciężko to zrozumieć, ale spójrzcie na siebie. Jeżeli wybierzecie dobro, zapanujecie nad tym, tak? Wydaje wam się, że wszystko jest ok, i nagle przychodzi wydarzenie w życiu, którego się nie spodziewacie, i nagle mówicie, wszystko się posypało, a już byłem tak wysoko. Anioły też mają takie niespodzianki w swoim życiu, inaczej ich życie byłoby, powiedzmy w cudzysłowie, nudne. Dlatego tatuś funduje niespodzianki wszystkim istotom, które stworzył. Jak wychować dziecko na nowy świat bez programu? Nie wolno. Piękne pytanie. Powiem tak. Ja, jeżeli patrzę na te dzieci, one mają olbrzymią świadomość i rozumieją słowo tak i słowo nie. Jeżeli powiesz, nie wolno podchodzić do ognia, bo się poparzysz, to w tym momencie dziecko zrozumie, że dbacie o niego. Natomiast jeżeli podejdziecie z nim i powiecie, zobacz, ogień parzy, czyli czujesz gorąc i będzie potem cię bolało, to wtedy on akceptuje to, co jest na ziemi. A kiedy powiecie, zobacz, ale możemy ugotować na ogniu wodę czy zupę i zrobić z tego herbatę i napić się, czyli pokażecie mu, do czego służy, to w tym momencie dziecko będzie umiało się z nim obejść, wykorzystać go. To jest właśnie w ten sposób. Natomiast ludzie mówią, nie idź, zrobisz sobie krzywdę, zasłaniają mu tą drogę, a dziecko ma w podświadomości, że ogień może czynić coś dobrego, tak samo jak woda. Dlatego tutaj, kiedy ktoś ma dziecko na nowy świat, to uczy się świadomości i uczy się właśnie mówić tak i nie, ale z poziomu pokażę ci, czyli z poziomu pielęgnowania miłości, która łączy rodziców z tymi dziećmi. Przepiękne, przepiękne porównania, ale jak powiedziałem, są też dzieci na nowy świat ze światów, które ewoluowały, ale w nich jest też dużo ciemności, dużo takiego uporu, technologii, i to też są dzieci, które będą tworzyły przystań. No i dzięki miłości rodzicom, dzięki wierze, zmieniają te dzieci. W grudniu warsztaty będą 8-9 w Warszawie, natomiast tam już wszystkie miejsca są w listy głównej obsadzone. Mogę zapytać na miejsce rezerwowe, ale nie wszyscy potwierdzili swój przyjazd. Co możesz powiedzieć o Irlandii Południowej? Mam na myśli tej niepodległej Anglii. Świadomość ostatnio odnotowanej aktywności UFO, zapowiedzianych bardzo mroźnej zimy, która ma sparaliżować ten kraj. Kochani, jak widzicie, mamy teraz takie przedzimie, czyli jest front, który przyszedł na całym świecie, pokazał nam
co może być, że w jeden dzień jest plus 15, w drugi dzień jest minus 5, które budzą wszystkich, za chwilę znowu będzie ciepło, więc te fronty będą krążyć. Natomiast Irlandia ma drogę do właśnie niepodległości, ale też do zmian w Wielkiej Brytanii. Ta droga jest jakby taką drogą pokazania Brytyjczykom, że dość panowania. Stąd ta wzmożona aktywność UFO polega na tym, że tam jest też dużo świadomości negatywnej, dużo świadomości złości, irytacji, więc trzeba posprzątać też umysły niektórych ludzi i pokazać im tą zmianę klimatu. Sroga zima dotknie nas w 2019, jakby dla nas wszystkich będzie to kolejny dowód na to, że jest zmiana klimatu. Stany Zjednoczone, co ze Stanami? Powiem tak, Stany, jak widzicie, mają swoją lekcję pokory i to bardzo mocno. Z jednej strony pali, z drugiej strony wieje, zima. No, kiedy ktoś nagrywa film na YouTubie, że stoi na moście nie bez jedzenia, paliwo mu się kończy i on żegna się z życiem. No i pokazana jest droga Stanów Zjednoczonych, czyli odspawanie się od dolara i odspawania się od manii wielkości. I pozwolenie sobie pomóc. O to w tym chodzi. Właśnie powiedziałem, że będzie się realizował plan, że Amerykanie zrozumieją, że pomoc może przyjść z całego świata i to będzie realizowane nadal, na dzień dzisiejszy, ponieważ zmienia się tak, jak powinna. Co do Stanów, kochani, każdy ze Stanów, w każdym stanie żyją ludzie, którzy są i uparci, i ludzie, którzy się zmieniają, więc Stany będą przechodzić swoją drogę pobudki. Natomiast każdy, kto jest obudzony, otrzyma informację, mało tego, otrzyma prowadzenie, gdzie może przejść i gdzie może jakby zmienić siebie i przeżyć. Dlaczego wśród ludzi są tak wielkie różnice w poziomie intelektualnym? Dlaczego niektórym ludziom, bardzo prostym, obce są wyższe uczucia? Dlatego, kochani, że niektórzy nie założyli sobie drogi emocji, ale zrozumienie prostoty, rozumu, systemu, zmierzenie się z materią, zmierzenie się z systemem. I tutaj karma wyznacza pewną drogę. Dlatego tyle, ile ludzi, tyle dróg. I również poziom intelektualny to też droga w karmie. Jeżeli ktoś był naukowcem, prosty przykład, który bardzo często teraz się powtarza. Jeżeli ktoś był naukowcem w poprzednim wcieleniu, i ta nauka, dążenie do jakichś badań, do udowodnienia, że Bóg nie istnieje, że duch nie istnieje. I później okazało się, że został sam, czyli odsunęła się cała rodzina, wszyscy ludzie, stał się pracoholikiem, to w tym momencie, umierając w samotności, kiedy w tym kłamstwie tak mocno zbudował swój fundament, kiedy zaczyna odchodzić, a tutaj pojawia mu się ten świat ducha, to on po drugiej stronie jest rozgoryczony bardzo często. Jest jakby zły na siebie, musi sobie wybaczyć. I kiedy rozumie, że nic nie kończy, że to, co myślał o jednym życiu, o tym, że Boga nie ma, o tym, że śmierć istnieje, kiedy schodzi ponownie, no zakłada sobie ten intelekt inny, aby już nie być naukowcem, doktorem i tak dalej, aby po prostu spokojnie zrozumieć ten świat dookoła siebie. Natomiast nie oznacza to, że ludzie z mniejszym intelektem nie potrafią kochać. Potrafią kochać, bo każdy chce być kochany, tylko oni inaczej do tego podchodzą. Mają inne tutaj w podświadomości zapisy i te zapisy powodują, że czasami nawet nie muszą wchodzić w lekcje miłości czy związku. Dlaczego? Dlatego, że kiedy został w samotności, to teraz ubiera się w prostotę, w dowartościowanie siebie, w takie porozglądanie się. Czasami bardzo mocno podróżują te osoby, aby zobaczyć różnorodność świata, albo po prostu do nich nie wkłada się jeden dogmat, tylko oni patrząc, aha, ten posłyszał, ten ma rację, ten ma rację, ten ma rację, ten ma rację, czyli oni pobierają informacje. Natomiast przyjdzie czas, teraz właśnie, że będą chcieli zmierzyć się z uczuciem, no i wtedy zmieniają swoje życie. Dlaczego czuję się smutna w małżeństwie, gdy mąż kocha mnie całym sercem? Dlatego, że nie kochasz siebie. Czyli w momencie, kiedy nie akceptujesz siebie, masz poczucie winy, gdzieś w karmie było nieodrobione słowo kocham, dano ci kogoś, kto cię uczy miłości. No i związek przeważnie jest na związku terapeutycznym, czyli wyciągania ciebie. No i pytanie, za czym tęsknisz jeszcze i co daje ci przyjemność w życiu? Czy bezpieczne jest zamykanie karmy, czy lepiej jest ją odpracować lub uzdrowić? Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Wszystkie drogi, obojętnie czy ją zamkniecie, czy ją odpracujecie, czy ją uzdrowicie,
tak czy tak dojdziecie do światła. Natomiast ja mówię, zamykanie karmy to uwalnianie szelek, które tutaj nas gdzieś trzymają. Więc kiedy tych szelek nie ma, żyje się o wiele lepiej, bo skupiacie energię na przyszłości. Mnóstwo energii idzie do kreacji waszych marzeń. Natomiast karma bardzo szybko wraca, czyli jakby następuje sprzątanie w tym życiu, takie szybkie, błyskawiczne, to co było posiane w stosunku do innych ludzi, bardzo szybko do siebie wraca i wtedy jakby mierzysz się z tym, co tam zostało zrobione. Czym wytłumaczyć całkowitą niepamięć snów? Tym bardziej, że kiedyś była to niezmiernie ważna ścieżka kontaktu z moją duszą. Czy część duszy mnie opuściła? Pewnie, że nie, bo dusza to jest energia boska, która zasiła twoje ciało tu i również po drugiej stronie. Obojętnie, czy odejdziesz jakąkolwiek świadomością, no to coś porusza tamto ciało astralne w tym innym wymiarze, w innej rzeczywistości. No i to się zasila. No i to jest ta energia boska unazwana duszą, więc ona nigdy nie opuszcza was, wędruje z wami wiecznie. Natomiast mamy ciało astralne. Co do snów, to jest kwestia wydarzenia, którym zostało to odcięte. Trzeba się cofnąć do momentu, dlaczego tak się stało, co było w moim życiu, czy był rozwód, czy było złamane serce i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie umysł zamyka pewną granicę połączeń z drugimi istotami, z odczuwaniem, z emocjami, bo na tym polu doszło do zawirowań, do smutku, do żalu. I, no i również można przegrać w ten sposób umysł. Ale to jest tyle ludzi, tyle dróg. Dlatego nie da się przy jednej osobie to powiedzieć. Kontakt z duszą jest zawsze. Ciało astralne podróżuje, pomaga na innych wymiarach. Natomiast nie zawsze jest to przeniesione do naszego komputera, bo nasz komputer też jest sztuczną inteligencją i on wkłada każdy sen w plik i magazynuje go. A im więcej plików, tym bardziej jest zapełniony i łatwiej go przegrzać. Czy świat oparty jest na liczbach 3, 6, 9, 0, bo wszędzie je widzę stałe, ale oraz nieustannie się powtarzają w życiu codziennym w każdej sytuacji? Nie, nie jest oparty na 3, 6, 9, 0, tylko na jedynce. Natomiast reszta liczb została zbudowanych i skoro widzicie pewne liczby, to znaczy, że świat ducha, świat różnorodności, chcę wam coś pokazać, chcę zaznaczyć i skupić waszą uwagę na czymś innym. No i w tym momencie bardzo dużo z was, widzę 11, 11, tak jak ja, zaczęło szukać odpowiedzi i dostało się do świata istot duchowych, do tej różnorodności. Czy można wstąpić do zakonu templariuszy w dzisiejszych czasach? Czy jest coś na ten wzór? Piękne pytanie i powiem wam tak, to oni widzą ciebie. Czyli im bardziej się zmieniasz, im bardziej świecisz, tym będzie propozycja od ich strony. Pamiętaj, że tak zwani mistrzowie templariuszy, te istoty, które się nie reinkarnują, one zmieniają tylko materię, natomiast potrafią swoim ciałem astralnym podróżować po ziemi, po wnętrzu ziemi i tutaj ewidentnie, kiedy widzą, że ktoś pięknie świeci, łączą się z nimi, podając informacje, natomiast samo to, że tworzysz dobro na ziemi, że masz świadomość, kim oni są i jak egzystują, że się rozwijasz, już możesz się nazwać templariuszem, czyli istotą, która dąży do rozwoju duchowego. No bo to jest ta ich droga. Natomiast poprzez swoje struktury, które mają u siebie i poprzez wielowymiarowość, w której uczestniczą, no to zobaczenie wasze jest inne. Na dzień dzisiejszy nie mam informacji, czy jest jakiś wzór. Podana mi została informacja, że to oni nas widzą i nas wybierają. A jak się nazywają istoty, kim one są, które na przykład przychodzą, gdy zaczynamy swoją ścieżkę rozwoju duchowego i przebudzają jakąś energię, która otwiera nas na temat tamten świat? Jest mnóstwo takich istot, dlatego że bardzo często są to istoty zmarłe, z którymi mieliście kontakt, również istoty, które nam pomagają ziemi, istoty energetyczne, więc w ten sposób tutaj nie ma jednej drogi. Adekwatnie do twojego życia wiecznego podejdą istoty, z którymi już się znałeś, dlatego masz uczucie spokoju, harmonii, ciepła, no i istoty, które patrzą, jaką drogę wybrałeś i czy ta droga cię nie zgubi. O to w tym chodzi, dlatego że bardzo dużo z nas czuje się wyjątkowym, kiedy słyszy głosy albo kiedy ma kontakt z takimi istotami. I w momencie wtedy, kiedy czujemy się wyjątkowi, zapominamy o równości, zapominamy o podstawie świata ducha, świata istot doskonałych, pozytywnych, cudownych, pięknych. Równość. Wszyscy jesteśmy swoimi braćmi i siostrami. Nie ma wyżej i niżej. Jeżeli czujesz się wybrańcem wyjątkowym, prosta droga do pogubienia, do pychy i nawet natychmiast zamykasz drogę do tych istot i podchodzą tak zwane kopie. Czyli zło mówi, a on się złapał na wyjątkowość, jaszem będzie tutaj robił, no i natychmiast podają ci informacje, którymi kupujesz sobie pewne
pewną wiarygodność, pewne fakty, no a potem twoje to, co robisz, ten twój język pokazuje, kim naprawdę jesteś i kto do ciebie mówi. Jak uzdrowić się z cukrzycy? Czy znasz jakieś przypadki uzdrowień? Tak, znam. Stevia bardzo pomaga w tym, naturalne źródło cukru, no i zmiana życia, czyli podstawa, to zobaczenie, czym jest pole miłości. Czy było słowo kocham, czy czuliśmy się kochani, bo brak cukru to brak słodyczy w domu, brak słodyczy w naszym życiu, brak kochania siebie, odrzucanie siebie i w tym momencie to powstaje. Czyli tutaj spojrzenie na siebie, umiejętne dobranie naturalnych składników, które są, zmienia całą rzeczywistość. I znam notabene księdza, który uzdrowił się z cukrzycy właśnie stosując stewię. Co z emigrantami z Ameryki Środkowej zmierzającymi do USA? Jest to pokazanie Amerykanom, że nie są wolni od schematu, który jest w Europie, no i pokazanie im, że trzeba pomagać wszystkim ludziom, a nie tylko sobie. Mówiłem kiedyś, kilka lat temu, o tym, że Ameryka zbuduje tak zwane więzienie dookoła siebie. Czy ten mur, który się stworzony na granicy Meksyku, nie przypomina wam muru więziennego, czyli odizolowanie się? I zobaczcie, tam dzieją się takie rzeczy, a oni dalej jakby wierzą w to, że są tak mocni, że wszystkim sobie pomogą, poradzą, przepraszam, i jeszcze nie potrzebują pomocy i jeszcze będą rządzić światem. Więc wiele rzeczy przyjdzie takich, które posiali na innych kontynentach i będą musieli się z tym zmierzyć. Mamy kotka, Sławek i Magda z Griffith, czy to on jest nam pisany? Kochany, w tym pytaniu już jest odpowiedź. Skoro macie kotka, to kotek wybiera was, więc automatycznie, skoro jest u was, to jest wam pisany. Ale czy będzie u was do końca, to już wybór kotka. Co sądzisz na temat niebocentryzmu? Kochani, powiem tak. Tyle razy mówiłem, że jesteśmy na zewnątrz Ziemi, w kosmosie, czyli bezpośrednio połączeni z kosmosem. Tam widzimy ochronę Ziemi. Mamy wejście do światów wewnętrznych, do światów zewnętrznych, tych miast, które są nad nami. Więc w ten sposób to będzie widać z kosmosu, kiedy będziecie spać w hotelach na odbicie. Czuję, że te święta będą jakimś przełomem. Możesz coś powiedzieć? Miesiąc grudzień nie będzie łatwym miesiącem, dlatego że jest to jakby zamknięcie całej osiemnastki, tego, co ludzie posiali. Święta będą takim połączeniem nowej świadomości, czyli transformacją w Kościele, czyli ta zmiana słów Ojcze Nasz, to, co robi papież, będzie docenione przez katolików, którzy będą mogli spojrzeć dalej, czyli nie będą zakrzyczani przez ludzi, którzy są konserwatywni w swoich poglądach i w swojej wierze. I jakby połączy się ta świadomość tej wspólnej naszej drogi, czyli tego umiejętności słowa papieża, który będzie zwracał szczególną uwagę na jedność, na pomaganie sobie, wystąpią w grudniu, no i to ma zjednoczyć ludzi. Dlatego czujecie taką energię inną. Informacje o tym, że w Księżyc uderzyła asteroida, dlaczego nas straszą? To jest fajne, bo to nie Księżyc zmienił trajektorię, tylko Ziemia się pionuje. Czyli to Ziemia podnosi się i zmienia trajektorię, automatycznie Księżyc się przesunął, dając nam znać i wszystkim naukowcom, że dużo rzeczy nie wiedzą i kolejny raz obalić mit. Ale oni, kiedy by powiedzieli wam, że zmienia się tutaj Ziemia, mówiłem o tym, że będzie pionowała, że o Ziemi się zmieni, przebiegunowanie, to wszystko przebiega cały czas, no to automatycznie musieliby to wytłumaczyć. Jak to się dzieje? Ją zrobić. Więc lepiej poradzić i wybiła go z drogi. Tylko jak to jest, że ten kochany nasz sztuczny satelita został tam idealnie w punkt umieszczony, że wiedzą, że jest sztucznym satelitą, bo robili doświadczenia. No i teraz tak monitorują całą naszą przestrzeń, że wiemy o asteroidach, które miały niby jakby zrobić koniec świata, a nie zauważyli tej, która uderzyła w Księżyc. No właśnie. Czyli kolejna ich zagrywka. Jak skutecznie prosić aniołów o opiekę? Czy możemy być jej pewni w każdej sytuacji? Jeżeli prosisz Boga o pomoc i wątpisz, że ci pomaga, no to duży program w głowie braku wiary powoduje, że
odrabiamy cały czas tą samą lekcję, czyli skowrotek w życiu. Ja nie wątpię ani w nich, ani w to, co potrafią zrobić, ani tym bardziej, jeżeli proszę Boga o pomoc. Dostaję to, co mogę przenieść, przekazać ludziom. Oni mają wolną wolę, czy to przyjąć, czy nie. Cały proces. Nie ścigają się, nie rywalizuję, nie obchodzą mi żadne liczby. W tym momencie interesuje mnie szczęście, radość, uśmiech, które mogę podarować innym ludziom. Szczęśliwi, radość nie zależy od nich. I na tym się tylko skupiam. Dlatego, jeżeli prosisz aniołów o pomoc, wystarczy intencja i natychmiast w tym momencie oni są przy tobie. Zresztą każdy z nas ma tego swojego anioła stróża, więc on zawsze jest przy nas. Wystarczy intencja, aby korzystać z tego niezachwiana. Czyli jeżeli, ja mówię zawsze, ja nie wierzę w Boga, ja mam pewność, że istnieje. Nie wierzę w anioły, mam pewność, że są. Więc w tym momencie ta pewność powoduje, że moja intencja i ich połączenie jest bardzo szybkie. Czy samobójstwo zostanie wybaczone po tamtej stronie? Pytanie, czy samobójca wybaczy sobie? Bo Bóg, kiedy nas stworzył, dawno nam wybaczył. Ale my uczymy się tej wartości, czym jest wybaczenie. No i trzeba to robić po drugiej stronie. Kochani, nie, pomijam pytania, na które powiedzmy nie znam odpowiedzi, albo jeżeli zadajecie pytania osobiste, to wydarzyło się u was w domu. Nie mam tutaj takiego podłączenia i czasami nie widzę tego, więc nie odpowiem wam. Natomiast jeżeli jest coś, co was zaskoczyło, co było piękne, podziękujcie sobie, bo ja to nazywam znakami od źródła, znakami od istot pozaziemskich. Więc tak to działa. W momencie, kiedy mam, powiedzmy, znak tutaj, że jest jakiś obiekt UFO koło mojego domu i wychodzę, staram się go nakręcić, widzę, że jest ten sam obiekt potem pokazany w Stanach, no to mogę tylko podziękować, że byli, że zaznaczyli, że widzą, co robię. Jak rozpoznać moment, w którym przechodzimy z jednej linii czasowej do innej? Świetne pytanie. Ja to widzę po wynikach sportowych, czyli oglądam coś i zapamiętuję, że najlepszy przykład, czyli nasze srebro w skokach na olimpiadzie, a później brąz, czyli przeskok linii czasowej. Dokładnie w ten sposób widzę, czyli gdzieś coś kładę i wiem, że tam jest, natomiast kiedy przychodzę, nie ma tego. W tym momencie wiem, że jest inna linia czasowa. Pytam się, co mogę w tym zrobić, co mogę przekazać. Potem patrzę na wiadomości, które do mnie spływają i wtedy widzę, aha, jest linia czasowa, gdzie powiedzmy mrok rozpędza się, tak? I są pewne wydarzenia, potem przeskok, działanie wspólne ludzi, więc tak to się odbywa. Czy pisk w uszach może oznaczać podnoszenie się wibracji? Kochani, nie do końca, dlatego że jest to też czasami efekt zmiany ciśnienia w umyśle, zmiany ciśnienia tutaj w sercu, więc jest to, ma to różne podłoża, ale również też podniesienie wibracji i to, że umysł transformuje się do tego, w co wierzycie. Jak to jest z tym jedzeniem mięsa? Dlaczego chrześcijanie zaprzeczają, mówią, że w Biblii jest napisane, że jeść? Proszę, otwórzcie książkę na pierwszej stronie, gdzie jest księga rodzaju, nie, księga chyba stworzenia, gdzie Bóg tworzy i mówi, rośliny dają wam jedzenie. Potem zostało dopisane resztę. Kim są istoty z innego wymiaru? Istoty, które się rozwijają. Tutaj osoba prywatna mówi o ciała i o powrocie córki. Nie wolno się tego bać. Trzeba zrozumieć, że córka potrafi obejść to nazwane i w tym momencie porozmawiać z nią, jak to wygląda i pamiętać, że kiedy wychodzi z ciała, ma wam dać znać, abyście potem nie spotkali ciała, które po prostu nie będzie reagowało na jakieś ruchy, na krzyki, na głosy. Będzie po prostu tak, jakby było zawieszone. I tutaj najlepszy dowód na to, że istniejecie w czymś, co trzeba, to musi zmienić waszą świadomość, co trzeba rozświetlić i zrozumieć. Czy potomkowie Jezusa żyją w Polsce? Mam jedną liczbę, która się wyświetla. No, długo musiałem namierzać to. Jedynka, czyli jest osoba, która się namierza, ale kompletnie pokazuje mi, że nie. Jest to kobieta. Kompletnie nie chce być w ogóle rozpoznana ani w ten sposób. Pokazuje mi, że pracuje ze zwierzętami, otacza się roślinami, zwierzętami, pomaga dzieciom, czyli przekazuje tą energię istotom, które przychodzą teraz na świat. Jak powiedziałem, uwielbiam ten panel za takie pytania. Kiedy mogę zobaczyć coś pierwszy raz? Jakie są symptomy podnoszenia wibracji? Uśmiech na twarzy. Uśmiech, spokój, harmonia, zrozumienie. Co z prezydentem? Którzy produkują już produkcję i silników, i samochodów, to jedno. Natomiast czy zamknąć to przez pryzmat dużych cen,
przez pryzmat nie ma i nie będzie na stacjach CPN-u. Teraz to zostało pokazane we Francji. Mało tego, jak zareagują ludzie, czyli czy nastanie jedność. Dlaczego zrobi to we Francji? Dlatego, że Francuzi, patrząc przez pryzmat tej historii, tej nawet współczesnej, to jest naród, który potrafi się zjednoczyć. Co pokazali? Czyli tam, gdzie jest najtrudniejsza energia, dlatego natychmiast, kiedy się podłączam pod cały naród, no to widzicie, że to mocno działa. Tam, gdzie jest taka energia, gdzie naród umie się jednoczyć, to wtedy tworzą pewne eksperymenty globalne. No i patrzą, jak zareaguje i czy im przejdzie i co im przejdzie. Wtedy wytrącają, powiedzmy, aha, cena wysoka nie przejdzie, podatki nie przejdą, czyli tym ich nie odsuniemy od diesla. Musimy wymyśleć coś innego. Taki test. Natomiast czy prezydent się utrzyma? Powiem tak, po tym teście będą szli na rękę Francuzom. Czy nowa Ziemia to stan energetyczno-wibracyjny każdej osoby, bo nie planeta? Wibracje naszej świadomości klasyfikują nasz wybór na dobre lub dramatyczne życie. Jak rozumiesz ten temat? Nowa Ziemia to stan energetyczno-wibracyjno-materialny. Dlatego, że będziecie tam i duchem, i ciałem. Więc automatycznie będzie dbać ciało i o duch. Dlatego to takie nowe odrodzenia duchu w materii. Jak rozumieć cuda w Sokolce i Legnicy, gdzie w opłatku Komunii Świętej pojawił się krwawy kawałek i naukowcy stwierdzili po badaniach, że jest to kawałek serca konającego człowieka. Mówiłem o tym. To jest przykład tego, co spożywacie. Czyli taki czysty kanibalizm. Ciało i krew moją. Pijcie i jedźcie. No, kompletny absurd. No, ale to działania, więc jakoś trzeba było im zaznaczyć, co jedzą i czym się karmią. No i tak to zostało zrobione. Ale oczywiście wszystko zostało bardzo szybko, kiedy wyszły badania, zamknięte, bo trzeba było zmienić i tą część mszy. Czyli jak to jest? Popatrzcie. Jak to jest? Mamy modlitwę, którą niby Jezus podarował ludziom. Oczywiście została stworzona później. I co się dzieje? Dzieje się to, że w tej modlitwie przez kilka ładnych set lat ludzie bezmyślnie używali zwrotu, która do niej kompletnie pasuje. Czyli jak to jest, że ta religia, która uważa się za jedyną właściwą na świecie, wręcz nieomylną, jedyną drogą do Boga, w takich rzeczach się myli. W takich prostych rzeczach. Mało tego, jest tak zaślepiona tym kłamstwem, że jest jedyną właściwą drogą, tak zaślepia kłamstwem swoich tych wiernych, że nie potrafią zobaczyć czegoś tak oczywistego, o czym też mówiłem na początku swojej drogi kilka lat temu. I tutaj msze to nic innego jak rytuały, które zostały stworzone na soborach. Oni ustalili wszystko. Jakie będą słowa, kiedy będzie co podane. Tak samo jak ustalili święto. I jest to podane. Tyle, że takie rzeczy się katolikom nie mówi. Mówi się, że mszę zrobił Jezus tak na ostatniej wieczerzy. Kompletny absurd, ale oni w takie coś uwierzyli. Jezus był poza religią, więc nie mógł stworzyć żadnej mszy. Religii katolickiej wtedy jeszcze nie było, więc nie mógł robić żadnej mszy, bo nie był osobą, która tworzyła religię. Wręcz przyszedł pokazać istotom, które wtedy mieszkały, że religie będą prowadziły do podziałów i że to, co uznaje się za święte, wcale nie jest święte. Dlatego go odprowadzić, niż zmienić to, co zmienia papież Franciszek. Słowa w modlitwach i słowa, a raczej rzeczy w tych mszach. Więc jeżeli jedźcie i bierzcie krew moją i tak dalej, no to czysty kanibalizm, tak? Bo kiedy ktoś by wam powiedział, weź wypij krew swojego dziecka i zjedz jego ciało, no to się aż gotujecie, a tu robicie to samo. Tylko to wam ktoś powiedział, że to jest dobre, a to jest złe. Tego nie wypada, a to wypada. No i tak umysły zaakceptowały ten bezsens, tak jak właśnie w sprawie Ojcze Nasz. No i teraz to wszystko będzie prostowane. No i macie dowód na to, że jeżeli chcą przekazać, że coś jest nie takie, jak powinno być, zostało przekłamane, to pokażą kawałek serca konającego, znaczy kawałek krwi konającego człowieka, że to nie jest przyjemne jedzenie czegoś takiego. Jak się nazywa okres po 2028 roku? Dobre pytanie, nie mam odpowiedzi, kochani. Jakby ja to nazywam, mogę to nazwać początkiem złotej ery nowej świadomości, ale nie mam tego zdefiniowanego, tak jak tutaj te lata wcześniejsze.
Aronie, czy jesteś zrównoważony psychicznie? Kochani, pewnie tak, ale dla wielu z was pewnie nie, dlatego że mam śmiałość mówić inaczej niż wy. Ci, którzy znają, doskonale wiedzą i w ten sposób. Natomiast ja nie proszę ludzi, aby uwierzyli w moje każde słowo, tylko dzielę się drogą, że każdy z nas ma w sobie coś pięknego, co zostało podarowane i może dzięki temu zmieniać swoją rzeczywistość. A dzięki temu, że to robi, tworzy potencjały ducha. Takie, że może połączyć się z całym wszechświatem. No, ale to nie mieści się ludziom, którzy za zrównowagę psychiczną uznali jedno życie, jedną religię, spanie po śmierci do sądu i jedną cywilizację, którą są. Tak mogę odpowiedzieć na to pytanie. Także cieszę się, że jestem tak zrównoważony psychicznie, że daje mi to uśmiech, radość i szczęście i takie możliwości, które są. Jak nazywa się rosyjska kryptowaluta, którą tworzy Władimir? Nie wiem, jak Władimir ją nazwie. Tak samo jak nie nazwał swojej broni, którą otrzymał. Przyjdzie czas, co się wszyscy dowiemy o tym. Nowe Gwiezdne Wojny, jaką będą miały ocenę. Kochani, jak chcecie się pobawić w gry, to po prostu je wgrajcie. Czy Mieszko I jest teraz na ziemi w Polsce jako kobieta i co dobrego dla nas teraz chce zrobić? Dzisiaj dokładnie przed tym pytaniem miałem maila w tej sprawie i powiem tak. Ja nie widzę, żeby to było jakby jeszcze. On zapowiedział swój powrót. Jest przepowiednia, że były król stanie na, przeprowadzi nasz naród, czy stanie jakby na czele tego narodu. Ale ja nie widzę takiej drogi. Tak jakby to ludzie, czyli wszyscy Polacy, mieli przeprowadzić siebie nawzajem. Czyli mieli zrozumieć, czym jest jedność, czym jest pilnowanie swego czasu życia, pilnowanie materii, która trafia, powiedzmy, do różnych instytucji, co dobrego można zrobić dla wszystkich, nie tylko dla siebie, więc tak naprawdę ta Iskra Boża to kumulacja nas wszystkich. Dlatego pobudka świadomości daje właśnie rozwój każdej jednostce. Jeżeli będzie jakieś słowo prowadzenia, to będą pojawiały się istoty, które będą mówiły i wprowadzały to słowo prowadzenia, ale to słowo prowadzenia będzie wartością, jednością. Nie widzę, żeby jedna osoba, ale przeprowadzi wiele narodów. Co sądzisz o Austrii? Tutaj Austria będzie bardzo mocno patrzyła na nas, a nie na Unię. Czyli kiedy będzie się tworzyło Międzymorze, będą chcieli dołączyć. No, czy to może być prawda, że za brytyjską rodziną królewską kryją się reptilianie? Powiem tak, istoty gadzie tak i to nie jest kłamstwo, tylko to jest prawda. I wiele dowodów jest na internecie, że tak jest. Mam pytanie, od kogo pochodzi twoja moc? Od Boga. Tak samo jak twoja moc i wszystkich ludzi na ziemi. Natomiast dysponowanie i uruchomienie tej mocy zależy od tego, czy skasujesz swój rozum i tak zwane normy, czy pozwolisz działać swojemu sercu i czy zrozumiesz, że świat jest o wiele większy niż jedna norma społeczna, jedna religia, jeden kraj. Chciałbym zapytać, czy pod Sfinksem w Egipcie naprawdę są ukryte ważne dla ludzkości rzeczy i kiedy zostaną one odnalezione? Powiedziałem, że piramidy i Sfinks przemówią w tym roku bardzo mocno i w tamtym również. W tym roku już znaleziono właśnie w Meksyku pewne rzeczy, pewne jakby komnaty pod piramidami. Oni prześwietlają cały czas Sfinksa, mówią o tym, natomiast nie do końca dostaną jeszcze drogę do wejścia Sfinksa, dlatego że to musi się zbiec z prawdą o istotach pozaziemskich. Nie da się tego ukryć, ale teraz znowu mamy znalezisko, gdzie są podłużne czaszki i naukowcy muszą się z tym zmierzyć. Kochani, nie pytajcie mnie o ludzi, dlatego że powiedziałem, każdy ma swoją drogę i każdy wprowadza pewną różnorodność do naszej drogi, więc w tym momencie ja nie jestem od oceniania, osądzania ludzi, ich rozwoju duchowego. Czy ktoś, kto pije, pali i wzywa wszystkich ludzi, dostaje nauczkę? Kochani, ja nie powiem, że dostaje nauczkę, powiem, że wszystko wraca do nas. Wszystko, co robimy. Natomiast czasami ktoś taki uczy nas słowa tak i nie, uczy nas radzenia sobie w życiu i uczy nas wyjścia, odcięcia pępowiny. Czy człowiek z umysłem ścisłym, analitycznym może mieć utrudniony kontakt z duszą? Nie, dlatego że umysł ścisły nie powoduje, że bije się przez niego, tylko powoduje, że każda tak zwane przeczucie, intuicja łączy pod swój umysł. I
bardzo często spotykam na swoich warsztatach inżynierów, informatyków, ludzi, którzy mają umysł ścisły, naukowców, profesorów, lekarzy i tak dalej. I oni mają umysł ścisły, ale wtedy, kiedy mówię odpuść, pozwól mu doświadczać. Nie kalkuluj i analizuj każdego obrazu, który przychodzi do ciebie. To bardzo szybko okazuje się, że naprawdę wchodzą w tę medytację i są zdumieni, że to jest takie proste. Natomiast kiedy wychodzą później i kiedy im tłumaczę, to nagle się okazuje, że ich umysł jakby to zwiększa i mówi coś zupełnie innego, że ten obraz oznaczył coś zupełnie innego. No i wtedy następuje takie sprzężenie, tak? Czyli oni w umyśle mają swoje, a tutaj muszą przyjąć coś odwrotnego, coś innego. No i to jest ta lekcja nauka. Ale powiem wam, że pamiętajcie, że to co jest w nas w sercu, ma o wiele większą siłę niż nasz kochany umysł. Nasz umysł powstał tu i teraz, jest do tego wcielenia, a to, co macie w sobie, ma dostęp do waszych wcieleń, do waszego życia wiecznego, więc tam jest siła zapisana, siła waszej energii, wiedzy, możliwości. No i w tym momencie, kiedy chce to, przepraszam, kiedy ta siła chce być w waszym umyśle wyświetlona, to tak się stanie. Dlatego wiele tych umysłów ścisłych przechodzi przez swoją lekcję nauki, ja to nazywam lekcję pokory, czyli musi zmierzyć się z fundamentem, w którym żył do tej pory. Bardzo często są to fundamenty oparte na jakimś kłamstwie. No i wtedy, kiedy przychodzi rzeczywistość, różnorodność i następuje wyparcie, później następuje zamknięcie, ale w momencie, kiedy widzi dowód, że osoby, które tak robią, myślą, mówią, są uśmiechnięte, radosne i również żyją obok niego, zaczyna się zastanawiać. I bardzo szybko później ten umysł pomaga mu w tej zmianie. Tutaj mamy jedną istotę, Akajne Kramalik. Przepiękna istota, która miała spotkanie z Jezusem, jest cały czas na podłączeniu, zaistniała, jakbym powiedział, w filmie Niebo istnieje naprawdę, na końcu są jej obrazy i wiadomo, że można zobaczyć obraz Jezusa bardzo często na moim kanale. Widzicie jej obraz, kiedy mam film, kiedy rozmawiałem z Jezusem. Przepiękna, przepiękna dusza. Więc bardzo się z tego cieszę, że miała siłę i odwagę mówić o tym wszystkim. Zupełnie inna energia naprawdę aż tutaj zatyka w nas samych wszystko. Także co z Księżycem? Nic, kochani. Będzie po prostu nam dalej służył. Dużo osób zmaga się z otyłością, często mimo diet i ćwiczeń nie chudną. Czy przyczyną duchowe tej choroby są takie jak przy nowotworze? Nie, kochani. Bardzo często trzeba zacząć od oczyszczania organizmu, to co powiedziałem o tym przykładzie w saunie tego pana, który kiedy medytowałem sobie w saunie, pan siedział i miał ponad 130 czy 140 kg żywej wagi. No i w tym momencie, kiedy powiedziałem mu, że diety nic nie zrobią, ponieważ musi pan najpierw oczyścić organizm, przywrócić w nim stabilizację i harmonię, uporządkować swoje życie, wtedy to się zmieni. No i kilka tygodni później, czy miesięcy, przytulał mnie i spotkaliśmy się na basenie, pod prysznicem, jakkolwiek to brzmi, i widział moje zaskoczenie, natomiast mówi, pan mi uratował życie, ja schudłem 25 czy 35 kilo od razu, tak o, dzięki tej książce Michała Tombaka, Jak żyć długo i zdrowo, więc oczyściłem swój organizm, ułożyłem życie i w tym momencie chudnę dalej, wszystko jest pięknie, sam z tego korzystałem, więc doskonale tak działa. Najpierw oczyszczenie organizmu, włączenie w umyśle jakby programu dbania o siebie, i to cyklicznego. Wtedy, kiedy ten program jest włączony, umysł zaczyna naprawiać i regenerować. Mało tego, uwalniać was z toksyn, uwalniać was z tych trucizn, które są dookoła nas, czytać te rzeczy, które wam służą. Natomiast oprócz tego jest jeszcze dźwiganie na sobie swojego życia, czyli nie godnam, nie kocham siebie, nie akceptuję, moje życie jest pod górkę i tak dalej, i tak dalej. Podstawa to akceptacja i kochanie siebie, a później, jak ja to mówię, modelowanie świątyni, w której mieszka wasza dusza. I tak jak remontujecie swoje domy, tak możecie wyremontować wasze ciało. Tak to powiem. Ale to uśmiech i radość i szczęście, a nie przez jakieś absurdy, w którym ludzie bardzo mocno zamykają się i potem te operacje plastyczne. Być piękny remont, który tworzy piękne światło, okazało się, że remont spowodował olbrzymią ruinę i człowiek się czuje o wiele, wiele gorzej. Dlatego kiedy kochasz siebie, to wiesz, że to, co remontujesz, to tak naprawdę kondycja, to spokój w sobie, to harmonia,
to praca nad tym, żeby dobrze się odżywiać, żeby odpoczywać, żeby ładować się energią. Tak to działa. Może inaczej, witam, Ronie, wraz ze wzrostem świadomości coraz więcej przychodzi, co myślisz o świadomości Chrystusowej, o świadomości miłości? Mogę tylko powiedzieć, że napełnia każdego z nas i jest z nami cały czas, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę i korzystajcie z niej. Jest przepiękna i cudowna. Powiem tak, od kilku warsztatów, które prowadzę, wiadomo, to jest spotkanie duszy, prowadziłem na teście wiary spotkanie z tą cudowną istotą i to, co jest najpiękniejsze, to, że ludzie są gotowi zobaczyć to, kim jest po drugiej stronie. I to jest to piękno, że nie narzucają formy, tylko widzą tą formę i jakby cieszą się tym, co im zostaje podarowane. Co powiesz o Halloween? Powiem tak. Kiedy przebieracie się za istoty, powiedzmy, negatywne i złe, i straszycie siebie nawzajem i ludzi, to ile energii strachu robicie? Więc kogo wzmacniacie? Dlatego wprowadzono formę cukierków i tak dalej, żeby tą energię wyrównać. Żeby z tego strachu, z tej ilości niesympatyczności, no, spowodować, powiedzmy, powrót do zabawy. Miałem tutaj dziewczynkę, bo byłem poproszony o pomoc, która została tak wystraszona podczas Halloween. Brat ją tak wystraszył, że dziecko naprawdę zamknęło się w sobie. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyła, brat się przebrał w taką postać, którą ona zobaczyła w swoich koszmarach i z którą się mierzyła w innych wcieleniach, w podświadomości. I w tym momencie, kiedy zobaczyła to w rzeczywistości tej, natychmiast po prostu zamknęła się w sobie, zablokowała, czyli jej umysł po prostu się zablokował. Więc nie jest to rzecz, która powinna być w takiej formie, jaką słyszymy. Jeżeli byście się przebierali właśnie za aniołów, za istoty pozytywne, dzięki temu rozdawali te słodycze, rozdawali potrzebującym pewne podarunki, czyli jakby to był dzień, tak jak szósty, jak grudzień, czyli Święty Mikołaj, prezenty dla wszystkich ludzi, byłoby to o wiele bardziej pożyteczne niż to, co zostało zrobione. Nauki duchowe powinny być darmowe. Właśnie są. Jak widzisz przyszłość Niemców? W 2019 roku zobaczycie, że ich gospodarka bardzo mocno zwalnia. Zobaczycie, że będą próbowali pilnować tej niby gospodarki, ale po cichu uczestniczą w całej tej transformacji. Czyli będą tak skrajne zachowania polityków w Niemczech i tego, co oni robią, że będzie trzeba to mocno tłumaczyć. Natomiast cały ten kraj będzie zwalniał, czyli i euro, i jakby ten cały dobrobyt, w którym byli, który już odchodzi, będzie po prostu zabierany. Społeczność niemiecka również ma zrozumieć, że mają mieć dostęp do obfitości o wiele większej niż wypracowali sobie tu i teraz. Natomiast widzę tam dużą wodę, ale to będę opowiadał w momencie, kiedy otrzymam dokładniejszą informację. Co robi Polski Instytut Badawczy na Antarktydzie? To samo co inne instytuty. Sprawdza połączenie ze światami równoległymi, zmianę klimatu z tym, co się dzieje wewnątrz Ziemi, więc mają dużą informację, ale nie wszyscy, tak mogę powiedzieć, nie wszyscy są gotowi na te informacje. Dlatego bardzo mocno pracują nad tym, żeby prawda UFO wyszła, dlatego że dostali teraz informacje na temat tego statku, który tam znaleziono, na temat wejścia do tych miast, które tam są pod lodem. Więc zostali zaproszeni, tak jak wiele badaczy, aby móc później uczestniczyć w dowodach. Czy Rosja wprowadzi darmową wieczną energię? Powiem tak, w okresie przejściowym będziemy widzieć zmianę energii, natomiast ta energia będzie przypływać od wielu wynalazców z wielu światów, więc trudno powiedzieć, że Rosja będzie jedyna, która to wprowadzi, ale bardzo mocno będą w tym uczestniczyć. Wieczną? Powiem tak, energia jest wieczna, natomiast będzie ona adekwatna do waszej zmiany. Na czym to polega? Powiedzmy tak, rozwijamy się duchowo i w tym dniu nie potrafimy teleportować swojego ciała, tak? Czyli ja za chwilę zamykam ten panel i jestem w USA. Tego jeszcze nie potrafię zrobić. Wysłanie świadomości oczywiście tak, ale fizycznie nie.
Więc technologia będzie mi umożliwiać jeszcze podróż do USA. Natomiast w momencie, kiedy mój rozwój spowoduje i nasz rozwój spowoduje, że nie będzie nam potrzebna technologia do przemieszczania się, bo będziemy się teleportować, to w tym momencie ta energia będzie się zmieniać, bo będzie zasilała nas, a nie technologię. Tak mogę to wytłumaczyć. Czy Wielka Brytania to jeszcze dobre miejsce do życia, skoro nadchodzi Brexit, a w jednym ze swoich filmów mówiłeś o wielkiej fali? Powiem tak, nie zmieniło się nic, jeżeli chodzi o Włochy i o Wielką Brytanię. Mieliśmy ostatnio przykład na Teneryfie. Jak to może być tutaj przy tych wyspach i będzie? Dlatego, jak widzimy zamieszanie przy Brexicie, o co w tym chodzi? Chodzi o to, jak zwykle, o gospodarkę, jak zwykle chodzi o pieniądze, jak zwykle chodzi o to, żeby jeszcze zarabiać na tej zmianie. Więc w tym momencie będzie zamieszanie przy Brexicie, natomiast tak jak powiedziałem, Wielka Brytania będzie się w tym izolować. Natomiast zmiana, która odbędzie się w Polsce, spowoduje, że wiele ludzi będzie wracać do Polski. Różne istoty, zwłaszcza w nocy. Dlatego, że mogłaś otworzyć bramę, możesz być bramą, mogą widzieć twój rozwój duchowy, mogą chcieć pomocy. Jest wiele, wiele odpowiedzi na to pytanie. Co myślisz o UFO widzianym w Irlandii? Zaznaczenie tego, że coś się dzieje na ziemi i pobudzenie świadomości. Co sądzisz o ceremonii ayahuasca i szamanach? Czy warto w niej uczestniczyć? Kochani, każdy z was ma swoją drogę. Znam ludzi, którzy w niej byli i powiem jedno. Ludzie, którzy byli na tej ceremonii, a później, kiedy byli na moich warsztatach, powiedzieli, że można doświadczać o wiele więcej pod pełną kontrolą. Tam nie do końca ma się kontrolę nad sobą, więc w tym momencie można też bardzo dużo przyciągnąć pewnych bytów. No i wiele, wiele ludzi przyciągnęło te byty do siebie. Druga sprawa, że człowiek, który dusza doświadczona, nie wprowadzi się w ten stan. Nawet jak przyjmie to do siebie, to zostanie to oddane, wrócone. Natomiast człowiek, który poszukuje, no może z tego korzystać, tylko pamiętajcie o tym, że mała jest kontrola nad tym, gdzie lecicie i po co lecicie. Kiedy nastąpi zima tak zwana stulecia? Ja wiem, że was straszą tą zimą stulecia, natomiast ona jest rozbita na kilka etapów. To, co było w tamtym roku, to jest jedno. To, co przyjdzie w tym roku, co już jest w Stanach i w Kanadzie, to drugie. Natomiast, jak powiedziałem, my odczujemy to w 19. To jest takie po prostu przedzimie. I na razie nic się nie zmieniło, czyli będziemy mieli taką pogodę, jak kwiecień będzie poprzez lata, czyli tutaj takie miesiące, ale to nie jest to, co można nazwać zimą stulecia. Natomiast w przyszłym roku może ona się zacząć. Ten rok może się przyszły zacząć już od takiej zimy, od takich bardzo mocnych opadów. Właśnie jeżeli ostatnio wchodziłem w tą pogodę, dlatego że to jest tak zmienne, i zobaczyłem, że powtórzy się scenariusz taki, jak był w tamtym roku chyba w krajach tutaj bałkańskich, czyli że były 2-3-metrowe opady śniegu, natomiast temperatury nie były takie niskie i to może paraliżować właśnie nasz kraj i jakby kraje tutaj Europy Zachodniej, no i też jakby cały świat. Co wiesz o śmierci aktora Bruce Lee? Nie wiem, chyba mówiłem już o tym. Bruce Lee był istotą, która pokonała wymiar, czyli przyszła do innego wymiaru, toczyła walkę w innym wymiarze. No i nie do końca ta walka udała się w tej formie, jaką znamy. Czyli jego materia, przechodząc przez wymiar, no miała swoje ograniczenia. No i tutaj to genialnie pokazuje. Pokazuje walkę tego aktora na innym wymiarze, no i odejście. Czy inne istoty podpinają się podczas snu, stąd koszmary? Nie tak do końca, dlatego że wchodzicie też do swojej podświadomości. Tam też wiele z was przeżyło różne rzeczy w czasach wojennych, w czasach średniowiecza, macie te zapisy. Ciało astralne podróżuje jakby nie śpi po wszystkich, po całej różnorodności wszechświata, więc wiele rzeczy to mogą być wasze wyjaźnie, czyli części waszej duszy, do waszej podświadomości, ale również też spojrzenie na różnorodność świata, do innych istot, na inne planety. Więc tutaj odpowiedzi jest wiele. Czy Stwórca jest doskonały? Nazywam go doskonałością w nieskończoności. Czy dzieci z zespołem Downa będą wyleczone z niepełnosprawności? Powiem tak, te dzieci mają w sobie kryształ. Czyli nazywają kryształowe dzieci, dlatego że kłamstwo, ta cała nasza pogoń, zawiść, zazdrość
jakby my chcemy ich dostosować do naszego systemu, one nam pokazują, że można żyć inaczej i uczą nas odmienności, oddalności. Wiele z nich odejdzie z tej drogi, dlatego że kiedy będzie pobudka świadomości, nie będą tutaj naszą drogą, czyli uczą swoich rodziców, uczą bliskich, więc dokona się ich zadanie. Natomiast później połączą się z nami w innym wymiarze. To, co jest piękne w tym wszystkim, to to, że rodzice zobaczą odejście, a jeżeli zrozumieją co to życie jest i śmierci, zobaczą powrót tej istoty jakby tym, kim ona jest w tym swoim wymiarze. Ich ciała nie do końca tutaj jakby wchodzą w nasz wymiar, ale dzięki temu uczą nas bardzo dużo. I ciężko mówić o zdrowiu, bo tak naprawdę to na tym wymiarze jest leczenie naszej świadomości, a oni u siebie mają już opowiedzenie, czyli świat bez kłamstw, bez fałszu i dlatego tacy są kryształowi. To są świadomości, które są humanoidalne, inaczej wyglądają, natomiast właśnie te czasami oczy i tak dalej, bardzo zbliżone, wyglądają u siebie, ale inaczej się poruszają i inną mają świadomość. Aaron, czy byłeś u bierzmowania? Tak, ponieważ byłem katolikiem, jak większość z nas. Jaką masz pewność, że granice Rzeczypospolitej nie zmienią się w przeciągu 15 lat? Ja nie mam żadnej pewności, jaką masz pewność? Ja mam pewność, że się zmienią i że w ciągu 15 lat nie powinna być w ogóle już Polski. Seria Kosmiczne Ujawnienia. Kilka razy mnie o to pytacie. Kochani, tam są wiadomości, które same sobie przeczą, są różne. Każdy z was uczy się rozpoznawać swoim sercem, a nie rozumem. To, co przypływa do was. Czy te same choroby z poprzedniego wcielenia mogą być obecne teraz? Tak, mogą. Bardzo często są. Dlatego, że kiedy tam spowodowały śmierć, czy smutek, czy żal, czy brak wiary w siebie, brak wiary w Boga, no to schodzicie, żeby je odpracować jeszcze raz. Co myślę o przeglądowaniu? Potrzebne. Jak najbardziej. I trwa. Piękne. Kiedyś zapytałem cię, czyli Boga, jak wygląda. Dostałam od innym tobą. Jak to rozumieć? No dokładnie. Po prostu jest w formie wszystkiego, co cię otacza dookoła. Czyli jest i tobą, i tym, co jest dookoła ciebie. Czyli po prostu jest w innej formie, ale jest z nami. Jak powiedziałem, zagadnienie Boga dla umysłów jest nie do opisania, nie do wytłumaczenia. Zagadnienie Boga dla serca jest czymś cudownym, czymś pięknym, bo jest to zawarte w słowie kocham. I to wystarczy. Jak powstaje nowa dusza, jeśli nie jest starą duszą? Z jaźni, ze świadomości, czyli jak powiedziałem, dusza, energia boska dzieli się na tak zwany deszczyk. I w tym momencie doświadcza, rozwija się. W momencie, kiedy powstają nowe światy równoległe, z poziomu naszych myśli, z poziomu wydarzeń, zasila tam ten świat równoległy, czy świat główny, jakby częścią siebie, aby coś odrobić. I w ten sposób powstaje nowa dusza. Często jest też tak, że kiedy umieracie z kłótnią tutaj do Boga, kiedy mamy tak świadomość, która przywarła do tego jednego życia i kiedy na szkole dusz buntujemy się, chcemy czegoś innego, to rozpoczyna się droga takiej nowej świadomości. Czyli do czego to doprowadzi? Czyli kasuje się podświadomość, tak jakby zostało to wymazane i jest to jedno życie, które było ostatnio, zejście na nowe, no i zaczynają te nowe świadomości odrabiać. Taką mam informację. Bardzo lubię właśnie dostawać informacje, które są pierwszy raz podane. Czy leczenie farmakologiczne podczas depresji nam szkodzi też? Czy nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że czasami trzeba spowolnić ten umysł, który cały czas siedzi w przeszłości, w smutku, w żalu, więc spowalnia się wasze reakcje, abyście sami siebie nie zjedli. Więc powiem tak, dla osób, które wychodzą z depresji, magnez naturalny to podstawa, czyli z wody morskiej, z migdałów i tutaj zrozumienie, że kto żyje przeszłością, nie żyje wcale. Skupienie się na tym, że wybaczam, dziękuję i idę powoli do przodu. Tak to wygląda. Albo szybko do przodu, to zależy od was. W tym momencie krok po kroku. I wiele osób łączyło leczenie siebie na metodą naturalną, oczyszczania z lekami, które odstawiali. Mało tego, ich organizm powiedział im, w którym momencie te leki są już niepotrzebne. Czy każdy człowiek ma duszę? Tak. Bo jest to energia, która zasila materię. Natomiast powiedziano nam, że nie. Popatrzcie, jest taki świetny film Ja, Frankenstein.
jest to stworzony człowiek, powiedzmy, z kawałków materii innych ludzi. I jest tam walka dobra ze złem i zło nie wie, w którym momencie ten człowiek dostał tak zwaną duszę, czyli energię boską. Jak spędzam święta Boże Narodzenia, czy jest u Ciebie w domu tradycyjna Wigilia? Powiem tak, ponieważ nie mieszkam sam, to te osoby lubią taką tradycję, ta rodzina lubi taką tradycję, natomiast cieszę się, że szanują to, że nie jem ryby, że nie jem mięsa i bardzo często znikają moje potrawy, właśnie te wegetariańskie, a zostają te ich potrawy. Dlaczego Bóg w Biblii nie chciał, aby korzystać ze zdolności wróżbitów, ani zasięgać ich rady, cytat? A kto napisał Biblię? Przecież nie Bóg, tylko ludzie. I w tym momencie podchodzisz do ezoteryka i nagle się okazuje, że on widzi aurę, że widzi więcej, widzi twoje życie wieczne, widzi twoje lęki, strachy i tak dalej, widzi twoje zdrowie. No to zaburza całe kłamstwa o jednym życiu i tak dalej. No i wtedy trzeba było wpisać. Mało tego, templariusze rozwijali się duchowo, czyli mieli właśnie te możliwości ducha. I w tym momencie, kiedy nastała walka Kościoła z tym głównym zakonem, ponieważ tam doszło do podmiany, kiedy Kościół nie mógł walczyć, powiedzmy, z tym głównym zakonem Jezusa, tak nazwę, żeby to było łatwiej rozróżnić, to stworzył swój własny zakon tak zwanych templariuszy, no i oni niby robili coś dobrego, a wiemy, jak to się kończyło. Więc w ten sposób to zakłamanie jest wielkie. I tutaj w momencie, kiedy zobaczyli, że są ludzie, którzy widzą więcej, którzy widzą ich oszustwo, którzy nie dadzą się wmanewrować w to kłamstwo, no zostali natychmiast ujęci w Biblii i wpisani do rejestru, jak ja to mówię, tak, tej cudownej księgi. Jak będzie długotrwała transformacja do nowej ery? Oby jak najszybciej. Rozmawiałem z Janem Pawłem II po drugiej stronie. Widziałem go i tu mi pokazują raz, dwa, trzy podczas oczyszczeń na samym początku mojej drogi. Mówiłem o tym, kiedy była taka nagonka na Facebooku i w internecie na niego. I jak powiedział mi jedną drogę, ja przygotowałem drogę dla tego, który jest, czyli dla Franciszka. Czyli on, wiedząc, co się dzieje w Watykanie, wyjechał, żeby zjednoczyć ludzi, aby Franciszek miał do kogo mówić. I to się dzieje. Żeby ludzie umieli słuchać poprzez emanację, bo Jan Paweł II emanuje światłem, dobrem i Franciszek też emanuje. No i dlatego tą emanacją powoduje takie zmiany w modlitwach, w Kościele. Jak pokochać siebie i nie stać się egoistą i nie być tak postrzeganym? Jest cienka granica między pokochaniem siebie a pycha. Pycha, no to ja jestem najlepszy. Ja wszystko potrafię. Ja wiem wszystko, co wy mi tu gadacie. I tak dalej. To jest pycha. Natomiast kochanie siebie? Dziękuję, że jestem. Cieszę się z wami. Życzę wam wszystkiego dobrego. Jest olbrzymia różnica między ja jestem ponad, a ja jestem w miłości, gdzie słowo jest łącznikiem ze światłem. Tak to nazwę. Jest to część, kocham. Ktoś, kto kocha siebie, nie postawi siebie ponad innymi ludźmi. Ktoś, kto dowartościowuje siebie poprzez wiedzę i udaje, że siebie kocha, aby poczuć się lepiej od innych i pokazać mi się udało, kocham siebie i tak dalej, zadał, jaki ty jesteś słaby i tak dalej. Jeżeli takie słowa płyną z ust człowieka, który mówi, że kocha siebie, to nawet nie dotknął słowa kocham. Pycha bardzo łatwo gubi ludzi i kroczy przed upadkiem. Dlatego każdy, kto będzie udawał miłość do siebie, a nie będzie jej emanował, bardzo szybko zostanie wydarzenie w życiu, które pokaże, co zrobił sobie i ze sobą. Miłość to miłość, uśmiech, radość, szczęście. Nie da się tego udać, ale się tym emanuje. Dręczą mnie demony podczas snu niemal codziennie, a jestem w stanie łaski uświęconej. Jak z tym walczyć i kiedy mnie opuszczą? Jeżeli jesteś w stanie łaski, to rozumiesz, że nic nie ma prawa cię dręczyć, bo to ty decydujesz, kto do ciebie podchodzi. Chyba że chcesz iść programem, idę do cierpienia, idę do Boga przez cierpienie. Bardzo mocno wgrane nam ludziom. No i dlatego ten program powoduje, że oni widzą, aha, on musi cierpieć, żeby się poczuć lepiej.
No to wtedy atakują. To będzie schronią, która nie wierzy w Boga. Wierzą ludzie tam w Boga, ale nie wszyscy, każdy ma wybór. Natomiast też będzie tam dużo wody. Ale oni jakby na rozpad Unii będą mocno, mocno reagować pozytywnie. Czyli, że będą chcieli, żeby to się stało. Dlaczego my dzieci indygo na nowy świat, złote, tęczowe, jesteśmy zamknięte w chorobach autyzmu, ADHD, zespole Downa? Dlaczego system nie dopuszcza nas do głosu i daje imiono chorego? Kochani, nie wszystkie dzieci indygo są autystyczne, ale mają ADHD, zespół, zresztą ADHD to wymyślony zespół Downa to ktoś zupełnie inny. Dlatego, że dzieci indygo mają świadomość uczenia różnorodności. I to jest jakby 90% tych dzieci schodzi po to, aby nauczyć ludzi, którzy są dookoła nich, odmienności, różnorodności i szacunku do odmienności, różnorodności. Wchodzą w różne choroby, do różnych rodzin, do różnych ludzi, do różnych świadomości, aby pokazać im odmienność, szacunek, dać szansę odrobienia opieki, wybaczenia, systemu porażki i strat, że wszystko jest doświadczone w moim życiu i tak dalej. Mało tego, połączyć się ze świadomością i przeprowadzić ich przez ten świat. Więc nie wszyscy wchodzą, ci, którzy wybrali sobie taką drogę. Próbuję leczyć ze szczerości, prawdomówności, uczy kłamać i oszukiwać, kiedy będziemy wolni. Czy nasza jedyna misja to przygotowanie ludzi na nowe czasy? Nie, naszą jedyną misją jest nie tylko przygotowanie, ale bycie dobrym człowiekiem. Czyli im więcej nas odrzuci to właśnie kłamstwa, oszukiwania i tak dalej i będzie manować szczerością, prawdą, tym szybciej ten świat się zmieni. Więc mamy wiele zadań adekwatnie do wyborów, które sobie tam wybraliśmy i które do nas wpływają. Ja nie wierzę, jak to ja nie wierzę we wróżbitów, to ja jestem normalny, to jestem normalny. Kochani, ja też nie wierzę we wróżbitów, wierzę we własne serce i w serca innych ludzi, więc w tym momencie, jeżeli ktoś ma taki dar i płynie od niego serce, emanuje wręcz serce miłością, szlachetnością, dobrocią, to kiedy nawet go nie znacie na ulicy, będziecie czuli od niego miłość. I w tym momencie to jest najfajniejsze z ludźmi pierwszy raz, oni mnie znają. W tym momencie jakby tutaj mówią, rozmawiamy na wiele tematów, tak, i oni mówią, ale z siebie dobry człowiek, albo z siebie, a w tym momencie, kiedy mówię, czym się zajmują, włącza się ten program. Jak to? Ty jesteś taki i owaki? I przed chwilą mieli dowód, że nie skreślili mnie umysłem, tylko otworzyli się sercem, a teraz włącza się program wróżbita to zły. Dobrze, że nie jestem wróżbitą. Ale jak powiedziałem, każdy używa swoich narzędzi, ma swoją drogę. Jeżeli ktoś się nazywa wróżbita, no to wybrał sobie taką drogę, taką nazwę. Czy zaznamy szczęście na ziemi, czy dopiero gdy powrócimy do domu? Tu i tu możesz skreować swoje szczęście i cieszyć się życiem. Świadomość. Czują, czy tylko roślinki, z których zostały zdjęte. I to ma wszystko, ma świat, swoją świadomość, jest ona zupełnie inna. Świat owoców. Robiliśmy ostatnio wejście właśnie w świat rzeczy, które nas otaczają. Do świata roślin, na warsztatach w Poznaniu była taka prośba i grupa jakby została wprowadzona w taką medytację, aby połączyć się ze wszystkim, co jest dookoła nas, prądem, stołem, rośliną, zwierzęciem. No ludzie opowiadali o przepięknym przepływie energii, to wszystko żyje, to wszystko przekazuje energię. Owoc ma świadomość, bo przekazuje ci energię. Dlaczego? Dlatego tak dłużej żyje, nie usycha tak od razu. Czemu ta czyta się zmniejsza z roku na rok? Kochani, kiedy pracujecie nad sobą, to harmonizujecie energię wewnętrzną was, a tarczyca to pierwszy objaw braku harmonii was samych, skoku emocji, czyli ta emocjonalność, smutek, żal, za chwilę wybuch śmiechu, nerwy, złość powoduje, że to się rozsypuje. Kiedy budujecie sobie harmonię, to wszystko się zmienia. Skoro istoty, które się nam przyglądają i chcą zmiany na ziemi, nie pokażą się i nie pomogą nam, pokazują się, ja je znam, pokazują się wszystkim, tylko jak się poczujesz, kiedy ktoś ci wskaże, idź, zrób to i to i to. Gdzie tutaj twoja praca? Znowu zostaniesz się niewolnikiem, bo ci ktoś kazał i to nie będzie wolnej woli twojego. Na tym polega właśnie pomoc, że budzą w nas świadomość, pokazują różnorodność i mówi, zróbcie sobie rozwój. To jest właśnie geniusz istot pozytywnych. Kiedy trzeba iść do szkoły, jak wyleczyć się ze strachu, wręcz paniki? Kochani, to jest bardzo proste. W momencie, kiedy się czegoś boicie, to przyciągacie wydarzenia niesympatyczne, bo sami je kreujecie. Więc chodząc do szkoły, ty się nie masz bać, tylko masz emanować oryginalnością, odmiennością i być sobą. Czy piramidy były zbudowane w jakim celu?
Piramidy były zbudowane i są o wiele, wiele starsze niż się mówi. Były odsypywane i unowocześniane, adekwatne do cywilizacji. Ważne jest to, co jest pod piramidami, a nie sama forma jakby piramid. Stąd tam te pomieszczenia, w których następowało połączenie, są portale do innych cywilizacji oraz też do budowniczych, którzy już ewoluowali poza materię. Czy Donald Tusk jest za Polską? No faktycznie, bo siedzi w Polsce po całości. Kiedy blokują się dzieci z autyzmem. Kochani, każdy według swojej, jakby z tego swojego scenariusza, nie ma tutaj jednej świadomości, dlatego że wiele z nich, jak powiedziałem, uczy swoich rodziców. W którym roku zostaną anulowane kredyty Polakom? Już to widzicie, jeden bank przejmuje kolejny bank, znikają nazwy, teraz kolejne ułożenie ludzi, którzy zajmowali się polityką, stąd ta i bankowością, stąd ta afera, czyli jest przykaz na to, żeby być jeden bank centralny i wtedy wprowadzimy tą nową ekonomię, dlatego te banki znikają, wtedy dojdzie do anulowania kredytów. Mało tego, już wiecie, że w tym roku rząd ustalił proces przedawnienia na 3 lata, skrócił to 6 lat, 3 lata, 2 lata i to działa. Jestem tego najlepszym przykładem, że to działa. Czy Ziemia jest płaska? Nie, kochanie, nie jest. Czy technologia tak poszybuje, że stara wiedza będzie bezużyteczna? Kochani, my się uczymy na bieżąco, więc w tym momencie na bieżąco odrabiamy lekcje. Technologia również będzie się zmieniała, natomiast to, co wydaje wam się niemożliwe, stanie się możliwe. I jeżeli ktoś studiuje technologię, to niech ogląda jak najwięcej filmów fantastycznych, bo tam jest przekazana przyszłość. Wierzę w szatana? Ja nie wierzę, ja wiem, że istnieje. Czy długi ludzi na świecie będą anulowane, jak banki podejmą do ludzi? Tak, jest taki projekt, jest takie założenie, dlatego, tak jak powiedziałem przed chwilą, składa się system anulowania długów, przedawnienia i to działa, banki są zobowiązane i sądy do tego, żeby sprawdzać, czy długi są przedawnione, banki do tego, że po 3 latach mają ci jakby zamknąć. To wszystko działa, to w moim przypadku, widzę, że to działa. Dzisiaj dostałem kolejną taką informację na swoim przykładzie, więc mogłem się tylko uśmiechnąć. I w tym momencie będzie to też, że przy zmianie, przy tych dużych anomaliach pogodowych, pierwsze co zbankrutuje, to firmy ubezpieczeniowe. Odszkodowań będzie tak dużo, że nie będą w stanie tego zrobić, wydać tych pieniędzy. Potem będziecie widzieć pomoc wzajemną sobie wspólnie. I tu już nie będzie chodziło o pieniądze. Będzie chodziło jakby o przetrwanie i o budowę nowego. Budowa nowego to jakby na starym. Czyli jeżeli ktoś miał dług w banku, a stracił dom, no to automatycznie wszystko trzeba zmienić. Wszystko trzeba jakby podciągnąć pod nowe. I anomalie pogodowe wymuszą taką zmianę. Do tego dojdzie nowa waluta, która spowoduje, że to bardzo szybko zacznie iść do dobrobytu. Czy będzie trzęsienie ziemi w Warszawie? Jeśli tak, to kiedy? Mówiłeś o tym w jednym z filmików, jak wybuchu wulkanu. Powiem tak, kochani, zatrzęsą się domy w wielu miastach w Polsce. Ostatnie trzęsienie ziemi na Śląsku, oczywiście zignorowane, natomiast ludzie to bardzo szybko wyłapali. Nie da się zrzucić tego na kopalnię, więc w tym momencie bardzo mocno będziemy musieli uważać na to, że będzie trzęsienie ziemi w miejscach, których się nie spodziewacie. O, jaka szybka podpowiedź. Więc w ten sposób. I tutaj jakby to powinno was wtedy zmienić, natomiast nie będzie to takie trzęsienie ziemi, które spowoduje takie coś jak w Japonii, czy jak we Włoszech, o tak mogę powiedzieć. Natomiast zakołyszę się. Kiedy zacząłem swoją, to co powiem, wstrząśnie Wrocławiem, kiedy zacząłem swoją pracę z energiami, kiedy jakby uczyłem się tego przyjmowania wiadomości, powiedziałem, że Sky Tower we Wrocławiu ulegnie jakby, coś się z nim stanie. Potwierdziła to potem osoba, która jakby sprawdzała moje widzenia i kiedy przyjeżdżam koło tego wieżowca we Wrocławiu, zawsze zastanawiam się, czy będzie ostrzeżenie. I bardzo proszę o to, żeby było ostrzeżenie. Dlatego, że będzie to kolejny dowód na to, że będą zmiany na Ziemi. Oczywiście ja bardzo wierzę w to, że najpierw będzie ostrzeżenie, a później już będzie spokój i że nie musi do tego dojść. Skoro dostałem to na samym początku mojej drogi. Czy będą jakieś istotne odkrycia archeologiczne na terenie Polski? Mogę wam powiedzieć, że
odkryć, które nie pasują do religii, było tak dużo i tak dużo zostało zamiecionych pod dywan odkryć na naszym terenie, zwłaszcza rzeczy, które się nie mieszczą w głowie, jak te tak zwane wampiry, hybrydy, długie czaszki. Pokazują mi też medaliony z metali, które nie są pochodzenia ziemskiego. Ponieważ mamy tutaj przestrzeń Słowian, to w przestrzeni Słowian zostało ukryte w ziemi wiele, wiele dowodów na to, że kłamstwo nie powinno istnieć. I te dowody będą odkrywane adekwatnie do odwagi archeologów, do odwagi ludzi, którzy poszukują te rzeczy. Mało tego, ilość poszukiwaczy skarbów, tak zwanych prywatnych, którzy robią pewne rzeczy, jest bardzo duża w Polsce. Natomiast fajnie by było, gdyby ci ludzie byli otwarci na nowe rzeczy, których nie znają i nie mogą skatalogować i nie mogą też spieniężyć. Bo to, co im się wydaje bez wartości teraz, za chwilę może mieć olbrzymią wartość. Jak przykład tego meteorytu, który podpierał drzwi w jednym domu, okazał się teraz bardzo cenny. Więc w ten sposób będzie to dane. Natomiast to odwaga archeologów. Tutaj, żeby cokolwiek przebiło się przez tą skorupę kłamstw, w której jesteśmy, potrzeba odważnych ludzi. I oni mają prawo mówić, tylko że bardzo często są gaszeni brakiem pracy, środkami finansowymi, wyrzuceniem z pracy, no i przestają mówić. Jeżeli chodzi o Kanada, 2019 rok, powtórka z 18, tylko trochę spotęgowana. Ale Kanada będzie widzieć, co robią Stany Zjednoczone i będzie chciała się uwolnić od Stanów. Dlaczego Bóg nas nie stworzył w pełni świadomych? Kochani, stworzył. Tylko zabawa na tej planecie polega na tym, że w każdej sekundzie swojego życia możesz nie tylko odzyskać starą świadomość, ale jeszcze zobaczyć nową. I gdybyśmy wiedzieli to wszystko, co wiemy, nie moglibyśmy przeprowadzać istot, które teraz przeprowadzamy. Robiłby to ktoś zupełnie inny. A skoro wybraliśmy sobie taką drogę, to robimy. W jakim stopniu nasze życie jest zaplanowane? Żona, zawód, miejsce zamieszkania, państwo. No, urodziny odpowiadają ci na to pytanie, czyli wybierasz sobie miejsce, natomiast różnorodność świata pokazuje, że możesz dotrzeć wszędzie. Żona, zawód. Jeżeli od dziecka chcesz być strażakiem, lekarzem, powiedzmy sędzią, adwokatem, no to masz tak zwane prowadzenie od dziecka, czyli spełniasz swoje prowadzenie. No i w tym zawodzie ważne, żebyś nie zgubił człowieczeństwa. Natomiast jeżeli nie ma takiego prowadzenia, masz cały wachlarz zawodów, możesz zmieniać zawody, być elastycznym, doświadczać. Z perspektywy rozmów z ludźmi powiem tak, ludzie, którzy właśnie mieli takie prowadzenie i są całe życie w jednym zawodzie, są bardzo często wypaleni w tym zawodzie. Natomiast nie umieją się zmienić, ponieważ zostali wykształceni tylko pod ten jeden zawód i bardzo trudno jest im odnaleźć szczęście, radość i zmianę. Natomiast ci, którzy mają właśnie wachlarz, bardzo łatwo zmieniają siebie. Do tego dochodzi jeszcze tak zwane ego, czyli ja lekarz będę robił to i to. No gdzie mi nie wypada, czy ja adwokat? No właśnie te schematy myśleniowe, te normy tak zwane społeczne powodują, że ludzie bardzo mocno się gubią w tym wszystkim i wolą siedzieć w tym smutku, żalu, zjadając siebie, tworząc sobie choroby, niż dokonać zmiany. A to, co jest piękne, to ekonomiści mówią, że przyszłość jest tak elastyczna i tak nie do ułożenia w jedną pracę na 20-30 lat, że każdy z nas będzie przechodził przez zmiany. Myślę, kochani, że na dzisiaj to wszystko. Jeżeli ktoś będzie chciał skopiować ten czat i wysłać mi, to niech to zrobi. Ja postaram się odpowiedzieć na pytania, na które nie odpowiadałem, więc w ten sposób. Jeżeli podobała Wam się taka forma naszego spotkania, to oczywiście wprowadzimy ją w cały nasz grafik, abym odpowiadał na pytania. Bardzo ważne jest, żeby te pytania się nie powtarzały, czyli żeby coś było pierwszy raz, kiedy ja mogę zobaczyć tą nową drogę i tutaj te nowe wiadomości przekazać Wam i sobie. Jak widzicie, nie wszystko jest podane od razu, ale wiele rzeczy można zobaczyć. I każdy z Was ma w sobie takie spojrzenie, tylko skierujcie umysł na poziom monitora, żeby to, co do Was przyjdzie, nie zostało zakrzyczane, tylko jeżeli Wasze serce i Wasz sam zagości ciepło i spokój, to znaczy, że to jest prawda. Jeżeli
będzie krzyk, czyli takie skrzywienie się, to znaczy, że ta informacja gdzieś nie jest do końca prawdziwa i szczera. Tak ja sobie segreguję informacje i to widać świetnie, świetnie działa. Dziękuję Wam, kochani, wszystkim za spotkanie. Było mi bardzo miło gościć Was wszystkich w swoim domu i mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia, do następnego razu. Bądźcie wszyscy szczęśliwi, zdrowi, uśmiechnięci i twórzmy ten złoty wiek na Ziemi, oby przed jak najszybciej. Do zobaczenia. Dziękuję wszystkim.